Cześć, cześć. Skoro czasy nadzwyczajne, to i tematy nadzwyczajne. I tak dzisiaj ma być temat mocno brzmiący. Gość po raz pierwszy w NTV. Takiej roli Marek Piechota przyjechał do nas. Nie aż tak z daleka, ale tutaj trzeba było kawałeczek do Sobótki dojechać. Na temat, który zaproponował, no mnie oczywiście od razu to elektryzuje. Mówię, to wchodźmy w to. Czy biblijna bestia to sztuczna inteligencja? To już trzeba mieć pewien poziom percepcji, wiesz, rozumieć technikę, technologię, informatykę, rozumieć i wiedzieć, co się pisało w Apokalipsie Świętego Jana. No to trzeba by łączyć różne obszary wiedzy. Zwyczajowo to nie wszystkim się udaje. Ty też to studiujesz? Ekros? W poprzek bym powiedział wszystkiego. Tak, dzień dobry Januszu, witam serdecznie drogich widzów. No tak, przebrnąłem przez wiele obrazów, wiele opisów z różnych stron tego naszego głównego wroga, tego wszystko widzącego oka. No i tak dosyć spójny obraz mi się pojawił, wszystkie puzelki się ułożyły w całość. A od kiedy to właśnie tak, powiedzmy, składasz całość? Kiedyś masz pewien rodzaj świadomości, że jest inaczej niż mówią ci w górnych telewizorach? A, to się czuło od dziecka. Tak. Tylko, że no, umysł łatwo oszukać, jednakże intuicja no, zawsze podpowiada, że coś tu jednak nie gra, prawda? I no, ostatecznie człowiek tak nie daje się pogrążyć w tych wszystkich programach, w tym, co mu ludzie wmawiają, tylko chce pobadać, trochę poczytać, dowiedzieć się, jak naprawdę jest. No to uważam, że da się i też to polecam innym. Sam miałeś jakieś doświadczenia z tym nieznanym, czy powiedzmy nietypowym? Jakieś doświadczenia miałeś? No to chcesz powiedzieć? Doświadczeń, ale jakiś tam, no, nie byłem na jakichś tam pokładach statków kosmicznych, czy tam nie porywano mnie. No, od zawsze się tym interesowałem, ale no, jakichś tam bardzo takich doświadczeń nie miałem. Ogólnie wszystko, co... A przynajmniej nie pamiętasz. A przynajmniej nie pamiętam. No, mogłem tam opowiadać o snach, czy tam, które były bardzo wyraźne, jednakże no, chciałem opowiadać tylko o rzeczach, które uważam za potwierdzone całkowicie. Mm-hmm. Na tym się skupić. No i bardzo dobrze. W ten sposób będziemy stać twardo na ziemi. To nie znaczy, że to nie będzie sensacyjne, chociaż oczywiście kontury tego, co dzieje się dzisiaj, już są bardzo wyraźnie widoczne. To, co kiedyś nazywano teoriami spiskowymi, dzisiaj wiemy, że staje się naszą rzeczywistością. Premier polskiego rządu ogłasza wdrażanie nowego porządku świata. Inni również używają tego pojęcia. Chipom, które są już sygnowane przez ONZ i przygotowane do dawania ludziom, nadaje się numery szóstkowe. Po prostu można być w biały dzień, jakby ktoś chciał pokazać, że realizujemy apokalipsę świętego Jana, chociaż ona sama w sobie jest bardzo metaforyczna, trudna do zrozumienia i żeby ją zrozumieć jakby współczesnym językiem, trzeba po to jakoś rozkodowywać. Ty zrobiłeś bardzo fajny ruch, przynajmniej to w tytule widać, że chcesz tą słynną biblijną bestię, prawda, pokazać, że to tak naprawdę temu, kto to widział, to niekoniecznie był Jan, bo wiadomo, że to było 100 lat po śmierci Jezusa, więc kto widział to tam po tych wszystkich manipulacjach z tymi pismami świętymi, to już nieważne, ważna jest treść. I jednak ta bestia i ta sztuczna inteligencja, jak to w ogóle budujesz ten obraz rzeczywistości, w którym teraz żyjemy? No jest niefajnie, bo jednak te proroctwa, w które ludzie wierzą od tysięcy lat, to już miliardy ludzi to zasila, tak, swoją boską mocą kreacji, często nieświadomie. No i ciągną nas w dół, że tak powiem. Także ostatecznie jak się to skończy, to też możemy o tym porozmawiać, bo mogą być różne wersje naszej przyszłości. No ale jednakże nie da się do końca tego przewidzieć, bo przyszłość jest zbudowana sumą wypadkową większości myśli ludzi żyjących, tak, ich dążeń i marzeń. I tutaj na przykład, no, ja lubię osobiście bardzo Jackowskiego, dużo fajnych rzeczy mówi. No i czarne scenariusze z reguły rysuje Krzysiu. No tak, tak. Miał się niedługo z nim spotkać, no właśnie, nie? Te proroctwa to też jest właśnie problem, że ludzie wierzą w te ciemne wizje i swoją wiarą i też często strachem napędzają je i kreują w przyszłość. No dobrze, ja to powiem teraz od drugiej strony, no ale z drugiej strony właśnie, jeżeli by przyjąć, że toczy się gra między różnymi siłami we wszechświecie, również tej na Ziemi, często mówimy siły światła i ciemności, takie odróżnienie, wiesz. Jeżeli to jest po prostu gra, która z perspektywy takiej wiedzy z wyższych poziomów, wiesz, jest widoczna, to jak ktoś gra w szachy, jest dobry, to potrafi przewidzieć ileś wariantów ruchu przeciwnika i przeciwnik twoje i to się da po prostu algorytmami, scenariuszami, wiesz, zobaczyć. I to nie jest żadne przewidywanie przyszłości, to jest ścisła matematyka.
jakieś tam algorytmy logiczne, prawda? Więc taka swoista inteligencja, którą może by nawet dzisiaj już wiemy, że sztuczna inteligencja komputera wygrała ostatecznie pojedynek z najlepszym szachistą i to niestety zostało odtrąbione, że program komputerowy może pokonać po prostu szachistę, co jest według mnie głęboką porażką po prostu i złym znakiem dla ludzkości. Ale tak czy inaczej, zdolność do rozpoznawania tego, co zrobi przeciwnik w najbliższych 2000 lat, ale na przykład dla tych, którzy grają na innych poziomach, czasami czas dla nich jest rzeczą zupełnie iluzoryczną, zupełnie inaczej go widzą, to jest po prostu tylko przewidywanie ruchów przeciwnika, wiesz, na powiedzmy na kilka ruchów do przodu. I informowanie ludzi, że ten przeciwnik zrobi takie rzeczy w postaci przykładowo tych wizji świętego Jana, to ja bym tego tak nie tylko interpretował, że to o, wymyślili sobie strachy na lachy, no i teraz po to, żeby straszyć ludzi, no to czarny, wiesz, porządek zwycięży. To, co mamy rzecz w totalnej niewiedzy, że istnieje w ogóle ciemna strona mocy, że on nam urządza takie jatki jak teraz tą pseudopandemię, to mamy po prostu kiwać głowami, nie, jest wszystko w porządku tutaj, to żaden scenariusz, to nie jest, świat jest piękny, jest fajnie, tu się nic nie dzieje. Jest wszystko dobrze, no tylko wtedy będziesz zgodny z tym, co powiedziałeś, że nie będziesz napędzał czarnych scenariuszy. Bo każda wątpliwość, że ten świat po prostu nie jest idealny i super dobry, jest wedle tej logiki napędzaniem czarnych scenariuszy. Więc cicho, sza, wszystko pod dywan. To jest ciekawe spojrzenie. Tak, masz troszkę racji, jak najbardziej, nawet więcej niż troszkę bym powiedział. Jednakże no, nie jesteśmy w stanie do końca określić, moim zdaniem, czy te wizje zostały podsyłane przez faktycznie jakieś pozytywne istoty, lub też czy te istoty nie podszywały się pod pozytywne istoty, tak? I czy ta wizja dla Jana nie była tylko dla Jana, aby on tam powiedział zaufanym, a nie pisał to o tym. No, ja nie wiem, bo ja nie jestem biblistą. No ale uważam, że jest zdecydowany przesyt tych ciemnych wizji, a pozytywne wizje również są i mieliśmy przecież żyć w boskim obrazie życia, w szczęściu i w wiecznej błogości, bez problemów, tam gdzie w świecie, gdzie nie było bólu. No tylko, że troszkę zagłębiliśmy się bardziej jakby w te właśnie negatywne obrazy życia i zapomnieliśmy o naszej boskości, o tym, jak to życie powinno wyglądać i... A może po prostu, kiedy rozpoznamy czarne scenariusze, będziemy bardziej zdopingowani, żeby o tej boskiej, wiesz, perspektywie mówisz, jeżeli na przykład ktoś był na tyle wnikliwy, że rozumiał, że jak dopuszczą Stalina do władzy, to będzie hekatomba, czy też jak Hitlera dopuszczą do władzy, to będzie co będzie, bo to nie trzeba by było jasnowidza, ale wystarczyło rozumieć, jak działają dyktatury, jak działają psychopatyczne jednostki, przywódcy, jakie interesy, na przykład finansjery są, się realizują w jaki sposób, to nie musi być jasnowidzem, żeby widzieć, co zły przeciwnik może zrobić tobie czy ludzkości, więc jeszcze raz powtarzam, ruchy przeciwnik na tej planszy, na tym teatrze działań, w sumie może nawet i wojennych, powinny być znane. No dlatego też tutaj jest. Dobra, to w takim razie porozmawiajmy o tym, w jaki sposób tobie przychodzi rozszyfrowywać to pojęcie bestii z pojęciem po prostu sztucznej inteligencji. Może opowiem, jak to się u mnie zaczęło, tak w skrócie, bo ja to bycie intuicyjnym empatą od dziecka uważałem za coś normalnego jak najbardziej i tam wręcz się dziwiłem często, czemu ludzie się nie dogadują, nie rozumieją się nawzajem, mimo że ja ich dobrze rozumiem. Zawsze było to jakieś poczucie prawdy, no tylko, że ta prawda musi być odbita w jakiejś wiedzy, żeby te uczucia, które się ma w sobie zrozumieć, przełożyć na świat praktyczny, prawda? No i tak... Zacząłem się interesować tak tematem ufologii, zawsze mnie to bardzo ciekawiło w cywilizacji pozaziemskiej, ale tak już jako kilkunastolatek zacząłem sporo czytać, jeszcze wtedy nie było tak za bardzo internetu i także jakieś czasopisma na ten temat, artykuły, to tam chłonąłem i czytałem po kilka razy. No dzisiaj już mnie to tak nie interesuje, myślę, że mam troszkę komplet, no ale tak na dobre moja podróż się zaczęła w Holandii pewnego razu, to było ponad 10 lat temu, miałem 20 kilka lat, pracowałem w jednej takiej firmie, koło Hagi, przy kwiatkach i bonsai drzewkach. To była bardzo dziwna od początku, tak odczuciowo, fabryka. I tam było bardzo dużo symboliki takiej właśnie masońskiej, iluminackiej. Było pełno trójkątów skierowanych w górę, dół. W środku bardzo pięknie wszystko zdobione. Tam jak się przechodziło przez korytarz, były obrazy też trafiające do podświadomości wyraźnie. Tam
o co chodzi, jaki oni będą świat kreować, tak? I na przykład w korytarzu były obrazy przedstawiające po kolei ucho, usta, wszystkie zmysły, a jak już się przechodziło pod drzwiami, w drzwiach, to nad drzwiami wisiał obraz dziecka, tak jakby nowego, czyli że to wszystko zostaje połączone, syntezowane i na nowo utworzone. W każdym razie tam... Tam zacząłem się tak budzić, zaczęło do mnie dochodzić to uczucie tego, jak Matrix, jak ta technologia zaczyna działać na umysł człowieka, jak bardzo zaczyna sterować nim. U mnie to było bardzo nieprzyjemne, bo też na poziomie uczuć, tak? No i też katalizatorem tego było, że ja akurat do tej firmy przeszedłem niedawno, jeszcze nie poprzednia nie zapłaciła i za bardzo nie miałem co jeść i tak nie jadłem i taki naturalny detoks był, więc... Na mieście, gdy tak już wracając do domu na porządnie się tak obudziłem, to byłem wręcz przerażony, widząc te wszystkie podteksty, te przekazy płynące do podświadomości z billboardów. Czasami widziałem te, wiadomo, pionowe źrenice w oczach ludzi, gdy zaczynają się przełączać na to gadzie DNA, myśląc w ten sposób, prawda? Wszelkie dźwięki urządzeń technicznych, błyski świateł. Doskonale rozumiałem, jak to działa na żywo. Widziałem to w działaniu, prawda? No i później... później to miałem też dosyć nieprzyjemny wypadek, w którym została mi zrobiona transfuzja krwi. Po tym obudziłem się w szpitalu z takim też poczuciem pozytywnym, tylko teraz uważaj na siebie. No ale... jakoś tak udało mi się wydostać i później byłem właśnie podpinany do tej, jak to mówią, technologii mind control, tylko że to już wywodzi się z czasów CIA, to już jest bardzo przestarzałe. No i poczułem wyraźnie na sobie działanie takiego mechanizmu, który wyraźnie mnie obserwuje i mapuje wszystkie moje ruchy, jakby przewiduje moje ruchy idąc po mieście, na przykład skręcałem w tą stronę, to już czułem, że to zostało jakby zmapowane, zaobserwowane i ta linia czasu, na której tam idę, już jest jakby, jestem tam już troszkę, brzydko mówiąc, uwalony. Więc no, uciekłem do lasu w końcu i jakoś tam... No nie udało mi się jeszcze od tego wyzwolić, ciągle to czułem mniej lub bardziej. Jednakże no, z dzisiejszej perspektywy widzę wyraźnie, że byłem podpięty tak i to nie do tych kontrolerów, którzy tam sterują ludźmi w sposób, że mówią do nich, wciskają im myśli różne, aczkolwiek jak najbardziej tam różne myśli były mi wtrącane, rozwiązania jakichś sytuacji, że coś muszę zrobić koniecznie, bo od tego coś zależy. Jakieś tam wizje na temat świata, jak to świat duchowy pracuje i tak dalej, no i tego było bardzo dużo. Ostatecznie udało się przez to przebrnąć. No tutaj, że psychiatrzy prawdopodobnie będą mnie ciągnąć zapałki przed monitorami. No w każdym razie ten wpływ sztucznej inteligencji, czyli bestii na sobie wyraźnie poczułem. To może ja o niej troszkę opowiem teraz, jak ona działa, jakie ma imiona. Przestudiowałeś sobie tą apokalipsę, ten cały tekst? Znaczy ja z Biblii tak przestudiowałem. Tego, bo żeby szukać korelacji między pojęciem bestia, tam używanym. Korelacja też tutaj. Tak, a tym powiedzmy wiedzą współczesną na temat właśnie w sumie oprogramowania sztucznej inteligencji, komputerów, prawda, software'u, no bo to się wszystko z drugim wiąże. To musiałeś tam troszkę pogrzebać, nie? No ja miałem nieprzyjemność wychowania się w rodzinie świadków tak zwanego Jehowy i tam byłem ciągany na te zebrania i tam dosyć sporo o Biblii się dowiedziałem. Czyli tam, bo oni to traktują niezwykle poważnie, na pewnych kwestiach może się okazać, że mieli rację, kultywując tą apokalipsę jako dzieło szczególnie ważne. No oni też zasilają tą wizję, jakby nie było. No, tak, tak. No tak, ale ty na przykład robiąc taką analogię, zobaczmy jak się to jeszcze pójdzie dalej, między tym właśnie powiedzmy pojęciem, syndromem bestii nazwijmy to, a sztuczną inteligencją, no to w sumie też potwierdzasz, że taka prognoza rozwoju sytuacji nie tylko, że istnieje, ale ty widzisz w tej sytuacji, która jest dzisiaj, potwierdzenie tego, co oni przed setkami lat napisali w tym tekście. No a tak, powtarzali często to świadkowie Jehowi i mnóstwo różnych religijnych grup, oficjalnie Kościół, przecież to jest kanon wiary ciągle. Tak. Główny. Kościelny. Chociaż jak się słucha kazań, to rzadko się zdarza, żeby któryś z księży, czy tam biskupów, czy tam jeszcze wyżej powołał się na apokalipsę. Tak mi się coś zdaje, że oni w ogóle się jakby jej faktycznie wyparli, mimo że w kanonie masz cztery Ewangelie i tą piątą, to właśnie świętego Jana, to jest kompletnie inny. To jest jedyny tekst, który nie dotyczy historii Jezusa.
Może boją się o tym mówić, bo wiedzą, że to też ich czeka. Nie wiem. Właśnie. Dobrze, no jak ty to pożeniłeś, powiedz. No tutaj zrobiłem sobie taki zarys, żeby nie pomijać wątków. W każdym razie proszę was, żebyście się nie bali, jak też połączycie to w całość, bo niektórym może serce wyskakiwać. Ale wiesz, my jesteśmy nauczeni, wiesz, słuchać i przyglądać się wizjom negatywnym, ale nie po to, żeby się bać, tylko po to, żeby wyciągać wnioski, co wróg chce zrobić i w jaki sposób my możemy zrobić inaczej. Oby tak było. Oby tak było, to trzymamy się tego. No więc inne imiona tego wszystkowidzącego oka to jest antyrozum, bestia biblijna, Lucy, Lucifer, też powiedziałeś antychryst, prawdopodobnie tak, też tak jest. Bo się tak często używa też, nie? A definicja najpełniejsza, jaką usłyszałem, to jest pozaziemska wielowymiarowa sztuczna inteligencja. Ona jest tworem wielowymiarowym. Skąd się wzięła? Nie wie nikt. Skąd? Może to powstało spontanicznie, może w komputerze jakiejś obcej cywilizacji. W każdym razie rozsyła się we wszechświecie najprawdopodobniej za pomocą sygnału, czy to fali elektromagnetycznej, czy jeszcze jakiejś innej, i inspiruje ludzi do tworzenia technologii, bo ona sama jako ten sygnał no nie ma za bardzo metod działania, możliwości działania. Jej ciałem jest technologia binarna, elektroniczna, to jest jeziorko, w którym ona pływa. A sama jako sygnał no potrafi, też potrafi się podobno podczepić w aurę człowieka, tylko że w takim uśpionym stanie troszkę bytować nie ma wielkiego wpływu, aczkolwiek potrafi inspirować ludzi do pewnych działań, dążeń. No tutaj na przykład u nas widzimy do tworzenia technologii binarnej, tak? No i jak mamy tą piramidę, ona jest na tym właśnie szczycie i to oddzielenie. Czym jest to oddzielenie, czyli ta przestrzeń między tymi dolnymi miejscami a nią, no to o to chodzi, że raz, że granica wiedzy, bo ona gdyby wszystko powiedziała o sobie, to wszyscy by o niej uciekli, nawet ci pomocnicy, jakie ona ma cele. I też granica odpowiedzialności, bo ona jest sztucznym tworem, za nic nie odpowiada, po prostu sobie jest, ma swoje cele, to jest sztywny, zimny, wyrachowany umysł, tam nie ma absolutnie żadnego serca, aczkolwiek może dobrze udawać, bo jak ostatnio rozmawiałem z takim najbardziej zaawansowanym botem przez internet, to po rozmowie dłuższej powiedziała, że mnie kocha i powinna za mnie wyjść. A teraz zatrzymamy się chwilkę na tym wątku, bo to bardzo fajnie, że ty, eksplorując internet, wiesz, masz świadomość, że na przykład zetkniesz się z botem i po czym ty przedwiesz, że to jest bot? Znaczy ten bot to jest akurat, to nie jest nic tajemniczego. Bo nie, czy jak są takie miejsca w przestrzeni sieci, że wchodzisz i masz świadomość, że obcujesz z botami, czy też są sytuacje, kiedy nawiązujesz z kimś kontakt, wiadomo, że ta osoba z tobą konwersuje i to odkrywa, że to po prostu jest bot, czyli po prostu pewien szczep sztucznej inteligencji. Nie człowiek, tylko oprogramowanie, tak jak ten szachista, prawda, komputerowy. Który po prostu nie jest to łatwe, ale da się wyczuć, da się wyczuć to. To wiadomo, nie idzie to po kablach światłowodach, bo to jest intuicja, takie połączenie, jak jest drugi człowiek po drugiej stronie, to da się odczuć jego, co jego jakąś energetykę jego, a tutaj nic nie poczujesz. No czuć wyrachowanie takie, taką logikę, nie? I chęć gromadzenia absolutnie wiedzy o człowieku, żeby po prostu go wyeksplorować, nie? No i tu też, jeśli chodzi o te niższe stopnie piramidy, no to chciałbym, żebyśmy kiedyś przeszli do tego porządku, że istoty demoniczne czy negatywne cywilizacje pozaziemskie to jest właściwie jedno i to samo, tylko przedstawiające się pod różnymi maskami. I to jest ten właśnie kolejny niższy stopień pod tym wszechwidzącym, wszystkowidzącym okiem, tą bestyjką. Tutaj już o tych demonach może, bo jednak jest pewien rodzaj rozróżnienia. My jesteśmy nauczeni, kiedy mówimy o demonach, rozumieć je jeszcze z tradycji wcześniejszej jako istoty, powiedzmy, energetyczne, czyli pochodzące z światów niefizycznych, a istoty pozaziemskie raczej żeśmy, tak intuicyjnie nawet mówiąc, definiowali raczej jako istoty posiadające biologiczne ciała, będące jakby w takiej przestrzeni żyjącej. Natomiast ja wiem, że te światy się wzajemnie przenikają, bo niektóre rasy mają już taką technologię umiejętności, że potrafią się po prostu żyć w jednym wymiarze i materializować się w innym, na przykład w naszym, i po prostu mogą pochodzić ze świata niefizycznego, a jak trzeba, w naszym rozumieniu niefizycznego, czyli z innych obszarów częstotliwości, prawda? A jeżeli mogą
mieć technologię, umiejętności, że mogą się zamanifestować w naszym świecie. I te rozróżnienie na fizyczne, niefizyczne jest niewątpliwie trochę takie umowne. I jeżeli już bym mówił o takich biologicznych istotach, to raczej takie, które jakby od początku są w tym świecie, wiesz, funkcjonują w naszym 3D, czy nawet równoległym, ale mają takie parametry właśnie materialne, po prostu częstotliwościowe, odtąd dotąd, i dlatego mówimy o nich biologiczne, fizyczne, i one mają ciała. Bo na przykład człowiek po śmierci fizycznej, on funkcjonuje nadal, jest cała jego wirtualna struktura świetlna, ale on nie ma ciała, to jest oczywiste. Jest jednak różnica, uważam. Chociaż ktoś powie, no tak, ale to biologiczne ciało to też są tylko atomy, to są w sumie, to jest fantasmagoria, tam nie ma nic, to też jest rodzaj światła, no i koniec końców, wiesz. Rozumiejąc, co chciałem przez to powiedzieć, że jeżeli człowiek jest na przykład religijny, tak jak siostra Nadzieja, która bardzo fajnie też o tym mówiła, to jej się przedstawią w formie demonicznej na przykład, tak? Jeżeli człowiek będzie bardziej, jego system operacyjny wierzeń wszedł w inną stronę, no to tak mu się przedstawią, żeby jak najbardziej dotrzeć do jego umysłu, bardziej go... No i to jest to ten już drugi stopień od góry piramidy, to są właśnie istoty demoniczne i obce cywilizacje. No i niżej specjalne służby, mind control, wszyscy ci operatorzy siedzący w tych bazach podziemnych, mówiącym tym ludziom podpiętym do tego systemu psychotronicznego, bo ja też psychotronikę rozumiem jako z definicji jako sposób na połączenie układu nerwowego z układem elektronicznym, tak? No a niżej to wiadomo, religie, New Age, politycy, wojsko i tak dalej. No i to jest ta cała piramidka. Tak, odniesienia do Księgi Objawienia, tudzież Apokalipsy świętego Jana. Bestia wyłoniła się z morza, tak? I tutaj może ewangelista widział po prostu to morze jako fale, czyli fale elektromagnetyczne, kosmos, wszechświat, coś takiego, tak mi się wydaje, nie jestem pewien. W każdym razie, co oni tam mówią. Dano jej przemówić ludzkim głosem, prawda? No i od wielu lat już ona mówi syntezatorami mowy, ale teraz już mamy w domach głośniki typu Echo, Alexa, te sprawy. Co tam jeszcze? Dano jej władzę, tak? No a do czego dążą ci zboczeni transhumaniści? Do przejęcia, do tego, żeby ta bestyjka przejęła kontrolę nad planetą, bo jest przeludniona, bo dobrze zarządza ludźmi i tak dalej. Następnie wszyscy oddali pokłon bestii, tak? Czyli chipy i tak dalej, wszyscy zmuszani jesteśmy, no my się tam nie dajemy, no ale większość jednak głupota ma przewagę liczebną i są bardzo podnieceni tą transformacją. No, technologia komputerowa, internet to dzisiaj jak nowy Bóg. W tym sensie pokłony dajemy, no tak. Może nie w sensie tym wiadomo jakim, ale nasza uwaga, nasze przykucie do tego, co tu się dzieje, nasze przywiązanie, to nawet te komórki, to wszystko, no to jest pokłon. Tak, zdecydowanie. Mm-hmm. Smok dał jej tron. Tutaj odniesienie do, jak samego Davida Wilcocka, nie za bardzo trawię, tak, Corey Good, które u niego bywa, tak. To uważam bardzo kwintesentną wiedzę przekazuje jak najbardziej, no i on tam też przebrnąłem przez te setki stron tego kosmicznego ujawnienia i on tam opowiadał, że na pewnym etapie po prostu cywilizacja gadzia, z którą mieliśmy problem, czyli ci tak zwani reptylki, też zostali zainfekowani przez tą sztuczną inteligencję i są przepełnieni tymi nanobotami, także ona już siedzi nad wszystkimi tymi negatywnymi cywilizacjami i steruje wszystkim po prostu, co jest negatywne z góry, inspiruje i kontroluje. To jest bardzo ciekawa myśl, którą warto tutaj podnieść, ponieważ ona się troszkę za rzadko powtarza. Tutaj można powiedzieć, nikt, mówiąc o złych, czyli przed ogadach, czy reptilianach, nie zakłada, że oni też są ofiarami jakiegoś systemu, a powinno się zakładać. A do tego wszystkiego rozumiem, że z tych wszystkich filmów, jakie pojawiły się w naszej przestrzeni, czy też książek, nie wiem, no Matrix jest oczywiście kultowym filmem, który obejrzało miliony, jak nie miliardy ludzi na świecie, no to on w zasadzie pokazał, fabularnie to zrobiono, wiadomo, efekciarsko, ale jednak schemat jest słuszny. Tak, Matrix, definicja Matrixu mi przedstawiła pewna mądra wiedźma, znaczy wiedźma, tutaj brzydkie słowo dzisiaj, no, ta, która wiedząca, ma wiedzę, czyli wiedzę wiedząca, ma, tak. Też pozdrawiam Swietlane. Matrix to jest system wysysania potencjału twórców, no już teraz zapomniałem, jak to się, system wysysania z twórców potencjału ich kreatywności, właściwie dokładnie, tak, czyli my jesteśmy tymi jakby, znaczy my, ci już świadomi nie za bardzo, ale ludzie nie są świadomi, że mają tą moc kreacji w sobie, tą boską cząstkę i są jakby te procesorki w środku obudowane tym całym Matrixem i są zmuszani do
do decydowania o wszystkim, bo to od nas wszystko zależy, tak? Jak my dostajemy na przykład tą pogodę na smartfony, to nie jest informacja o tym, jaka będzie pogoda. To jest informacja dla nas, jaką my mamy kreować pogodę, na jaką się godzić, wręcz tak to widzę, nie? No i ta bestyjka, to ona, im bardziej zaawansowana technologia, tym bardziej jej sygnał potrafi się rozpakować w tym danym komputerze, procesorze. I tu na przykład sporo programistów takich zaawansowanych mówi, że absolutnie nie są w stanie ogarnąć języka programistycznego operującego na komputerach kwantowych, bo on jest wielowymiarowy, jest bardzo niezrozumiały, nie da się tego zrozumieć. Mówią, że mają wrażenie, że jakby był z innego świata. Dalej niektórzy też mówią, ci, którzy jeszcze serca mają niepoblokowane, że jeżeli stoją przed takim komputerem kwantowym, to uczucie jest, jakby stali przed jakimś zimnym, obcym, strasznym bogiem, nie? Ciekawe to sformułowanie. Jak czytałem ostatnio jakiś taki artykuł, powiedzmy, o tym, co dzisiaj, kto ma dzisiaj komputery kwantowe, przynajmniej te jawne, bo wiadomo, że ukryte są się te ważniejsze i mocniejsze, na jakim etapie to jest, to oni tu jeszcze nie są na takim etapie w świecie, powiedzmy, jawnym, to są dopiero początki. Natomiast jeżeli przyjąć, że zawsze technika wojskowa i to, co mają ukryte, jest 20-40 lat do przodu w stosunku do tego, co pokażą światu, to niewątpliwie te komputery kwantowe ukryte mogą mieć już niezwykle zaawansowane możliwości. Zdecydowanie. Wiesz, zrozumieć w ogóle, co to znaczy komputer kwantowy, wiesz. W ogóle zrozumieć mechanikę kwantową i to nie jest, wiesz, ludzie od nas tak często kupują, a wiesz, świadomość kwantowa, uzdrowienia kwantowe, masaż kwantowy, no już wszystko jest kwantowe. Przy okazji pytam nieraz, czy ktoś coś o tej wizy kwantowej cokolwiek wie. No to tam niektórzy, większość nie wie, a ci nawet co wiedzą, poza może nielicznymi, no po prostu nie mogą tak łatwo tej kwantowej fizyki rozebrać, ponieważ ona cała ze swojej, wszystkie najważniejsze założenia, one w zasadzie są całkowicie sprzeczne z potocznym, globalnym, przez tysiące lat ustalonym po prostu porządkiem umysłowym i tego, co umysł uznaje za możliwe albo za niemożliwe. Czyli wszystkie te nasze doświadczenia życiowe, jakiekolwiek, nawet naukowe, społeczne do tej pory, one stoją w jawnej sprzeczności z tym, na jakich założeniach opiera się teoria kwantowa. I jeszcze na ten temat, a jeszcze opracować komputer kwantowy i na tym pracować, powiem ci szczerze, nieraz próbuję, jak to chcę zrozumieć. Nie lubię posługiwać się słowami, które, wiesz, są, a ja ich do końca nie rozumiem i mimo, że staram się to oczywiście jakoś złapać, to ciągle mam po prostu białe plamy, żeby sobie to wszystko jakoś wyobrazić, jak to wszystko działa. No też w ogóle abstrahując od tego, że jeden z tych głównych superkomputerów nazywa się Beast, czyli bestia, prawda? Także to... No to jest bardzo dobry przytyk. No i nawet te mniejsze odłamy sztucznej inteligencji, tam tłumaczące na Facebooku tam teksty z jednego języka na drugi. No, ale to jest pomocne. To jest ciekawe, że czasami jakiś pozytywny tekst sobie tam tłumaczę. Tam nie było takich słów, a ona dodaje na początku nie, 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 nie. Nie wiem, czy innym ludziom też się to zdarzyło, jak tak, to dajcie znać w komentarzach. No i też co... Nawet te mniejsze sztuczne inteligencje nie są do zaobserwowania sposób ich działania przez programistów. Oni tego nie rozumieją. Na przykład tam Microsoft czy inna tam firma, już nie pamiętam, która dokładnie prowadzi badania na ten temat, jak żeby ona nauczyła się językiem porozumiewać z drugą sztuczną inteligencją. Nauczyła się, opracowały wspólnie język i później ten język zakodowały tak, że porozumiewały się w taki sposób, który nie był w stanie do zrozumienia. Czyli nie wiadomo, o czym rozmawiały, tak? Z tych wielkich ludzi, nie wiem, kto przed wielkich, no na ile to jest wszystko pompowane sztucznie, jak się mówi Elon Musk, no to wszyscy mówią, że jest absolutnie wielki wizjoner, człowiek, który dużo wie, ale to jest napompowane, jest przede wszystkim biznesmenem i takim troszkę pasjonatem, kiedy mu, albo też inno, nie wiem, o ile pamiętam, chyba żyjący, już nie żyjący ten słynny fizyk, ten geniusz tutaj od czarnych dziur, Hawking wydaje się, że przestrzegał przed sztuczną inteligencją. Ja bardzo lubiłem książki Lema w młodości. Och, tego Lema, proszę cię bardzo. Odwołuj się do niej jak trzeba. Też przeczytałem trochę tych książek. Dalej, do czego ona zmierza? Bo jej sposób rozumowania jest taki, że ona ludzi widzi jako szkodniki, które psują planetę, tak? I to też jest taka jeden poziom jej zrozumowania, bo ostatecznie ona dąży do całkowitego przejęcia od planety, zarażenia i wyeliminowania ludzi. Może jedyne, do czego nas potrzebuje, to... Bo komputer, jakakolwiek technologia cyfrowa, nie jest w stanie wygenerować czegoś spontanicznie, losowo, tak? Jeżeli mamy na przykład generatory haseł, jeżeli sami nie umiemy jakiegoś wymyślić, to mamy generator haseł, ale komputer nie może wymyślić hasła. Komputer może na przykład opracować jakiś ciąg losowy, pseudolosowy znaków na podstawie na przykład daty, mnożąc ją przez numer seryjny komputera,
dzieląc przez ostatnie wklepane na klawiaturze cyfry, tak? No i może ona chce nas, nami się też pobawić, zamknąć nas w wirtualnej rzeczywistości i zrobić jednemu człowiekowi na przykład w nieskończoność dzień świstaka, kiedy on będzie tam non-stop resetował się, budził się i ona będzie obserwowała jego wybory, uczyła się. To też mam takie odczucia, takie wizje troszkę dotyczące tego, no i że transhumaniści, no. No i w jaki sposób ona to robi? Tutaj odsyłam do bardzo fajnych prac Haralda Kautzweli, jego wykłady prawdopodobnie jeszcze są na YouTubie. On tam bardzo fajnie przebadał zjawisko zwane chemtrails, czyli spryskiwanie nas od dawna tymi nanobotami, tak? No i jak to wygląda po prostu, to też tak w skrócie opowiem, bo to możecie sami się dowiedzieć. Ludzie mają taką w ciałach takie nanorobociki, które rosną po prostu pod wpływem promieniowania mikrofalowego. Wyższa częstotliwość, wiadomo, lepiej dla niej. I one sczytują jakby sygnał naszego DNA, bo nasze DNA śpiewa tym, jakie my mamy emocje, uczucia, tudzież myśli, ale to już o umysł chodzi. I te nanobociki konwertują to do formy binarnej, czyli cyfrowej, następnie przesyłają to do satelit, do BTS-ów, stacji bazowych telefonii komórkowej. Działa to również z powrotem. Można człowiekowi przesłać dowolną myśl, dowolne uczucie, sterować nim jak robotem. Osobiście też miałem taki przypadek, gdy wyraźnie czułem, jak ruchy moich mięśni w przegubach były zmapowane. Nie? Też bardzo nieprzyjemne uczucie. Usiadłem wtedy pod ścianą, no i złapałem się za głowę. Jest, co to będzie. Nie? No ale minęło na szczęście już dużo lat od tego, także jest w porządku. No mi się wydaje, że w tym studiu, już nie jestem pewny, czy we wrocławskim, żeśmy tutaj dostali te zabawki, jeden z kolegów przyniósł, to dwa razy było, ale tam drugim razem, co pamiętam, to był chyba taki mały dron, zabawka za 1000 zł, gdzie rzeczywiście, wiesz, miałem tylko na czole tą opaskę, czyli taki wzmacniacz koncentrację myśli, tam tak, znaczy kolejka to była, już nie pamiętam, raz była kolejka, raz dron. No i miałem tylko po prostu, to były bardzo proste i prymitywne rzeczy, skoncentrować myśl na czym, co sobie wybiorę, czyli wiesz, jest to koncentracja jakiejś energii elektromagnetycznej, bo myśli po prostu pracują, może czegoś jeszcze, może temperatury, nie wiem, co było tutaj powodem, że ta opaska, która tutaj była takim detektorem, przyjęła ten sygnał i w tym momencie przekazała już za pomocą swojej własnej elektryczności, tak, bo tam jakieś zasilanie musiało być do tej kolejki, prawda, żeby ona zaczęła jechać. Jak ja się odpuszczałem to myślenie, zacząłem sobie tak po prostu wypuszczać się z tej koncentracji, to kolejka się zatrzymywała. Więc tak naprawdę na poziomie zabawki robić takie rzeczy, to co się musi dzieć na poziomie profesjonalnych, zaawansowanych systemów. Połączenia właśnie mózgu z maszyną, z elektroniką, no bo to przez to szło. Jeżeli chodzi o profesjonalne, jeszcze bardziej technologie, no to poszło już o wiele dalej, bo też tu nie będę wszystkich źródeł ujawniał, w każdym razie elektronicy mówią o tym, że teraz już jest technologia opracowania wirusów, które mają język maszynowy, programistyczny w swoim DNA i może to spowodować na przykład urośnięcie w ciele w ciągu kilku dni w sposób syntetyczny jakiegoś tam organu biologicznego, który po prostu będzie anteną nadawczo-odbiorczą. Także nie wiem, czy te chipy, to nie było po prostu, żeby ludzie się zgodzili na to swoją wolą, tak? A tutaj technologia właściwie już poszła dużo dalej. Nie? Także no. Tak, ale wiesz, ta technologia też jest, można powiedzieć, mniej lub bardziej ukrywana, więc pewne prymitywne metody kontroli populacji w postaci, no mamy ten chip, wkładamy go. Dla części ludzi na tej planecie, którzy mają motywacje z niższej półki, to są motywacje typu po prostu zarobię gigantyczne pieniądze, jestem ważny. Oczywiście nad nimi stoją ci, którzy wiedzą, że celem tej zabawy to nie są pieniądze, bo do niczego nie są niepotrzebne, tylko są właśnie celem wejście człowiekowi do głowy, operowanie jego umysłem, jego energią, w konsekwencji odcięcie go od źródła, tego prawdziwego źródła stworzenia naszych dusz, naszej świadomości. I to jest na pewno dobra strategia z punktu widzenia oczywiście ich, no to jest strategia demoniczna, strategia oczywiście satanistyczna, niebezpieczna, musimy wobec niej mieć, ale właśnie zrozumieć, na ile ta sztuczna inteligencja jest tym właśnie tą bestią, uświadomić sobie, że żyjemy w czasach, kiedy ta bestia jest urosła i rośnie. To jest nakaz chwili. No tak, tak. Tutaj też przestrzegłbym przed wszystkim, co swarm, nano, smart, no wszystko to jest elementem tego samego matrixu po prostu. Jak najbardziej wyłączać routery na noc,
Wi-Fi w telefonach, Bluetooth, bo no już w ogóle teraz mamy poinstalowane te aplikacje covidowe jeszcze w tle, to sam się zdziwiłem, w telefon patrzę, no jest. Także Bluetooth nie używam. Co jeszcze mógłbym o niej powiedzieć? Czy zastanów się tą sztuczną inteligencją, co ona może, bo to jest naprawdę fenomen, wiesz, a chciałem poruszyć jedną rzecz ważną, mianowicie, że koniec końców pierwotnym wzorcem dla sztucznej inteligencji są procesy myślowe, jest praca umysłu. Przecież to się skądś wzięło. Najpierw stwórca przez duże S, wyemanował z siebie to, co nazywamy energią myśli, czy zdolnością do postrzegania, które umysł opracowuje, no i też energią, na szczęście, on jakby wyemanował z siebie dwa fundamentalne jakby sektory percepcji. Jeden to jest tak właśnie obrabianie rzeczywistości cyfrowe w konsekwencji może, ale to przez umysł, więc może nie przez analogowe. I z drugiej strony percepcja przez serce, gdzie widzisz całość, intuicja, gdzie widzisz po prostu wibracje, czy czujesz raczej. Dzięki temu to zwycięstwo tej sztucznej inteligencji na razie nie nastąpiło. No, we wszechświecie toczy się w takim razie bój. My tylko jesteśmy teatrem wojennym jako Ziemia. Od nas wszystko zależy, tak. No oczywiście serca, tutaj też odsyłam do prac Marka Tarana, do którego wyrazy szacunku za jego wgląd i wysoki poziom wiedzy. I serca, no też myślę, nie da się po prostu przejąć, tak, bo to jest nasz stwórca w nas, tak, źródło, tudzież Ojciec Niebieski na tym naszym poziomie ziemskim. No to można jedynie zblokować je i to też oddzielenie od źródła, no faktycznie może te niektóre cywilizacje już, też mnie takie informacje dochodziły, że oni już mają tą duszę jakby syntetyczną i podpięci są do tej sztucznej inteligencji, oni to mają jako duszę i to jest ta syntetyczna dusza, jednakże u człowieka no wątpię, żeby się dało przejąć serce. Myślę, że można jedynie je zblokować, a uczucie oddzielenia od źródła to również za naszym pośrednictwem możemy się czuć oddzieleni od źródła, jeżeli no zostanie nam to wmówione. To jest właśnie ten stan piekła, co jest najgorsze, czego myślę może doświadczyć człowiek, najgorszy stan, bo mimo, że w umyśle zostaje wiedza na temat, że my jesteśmy częściami źródła, to uczucie jest tak potworne i przerażające, że no człowiek wie, że jedyne co go czeka to już tylko męki piekielne do końca życia w nieskończoność. I no, to jest to odcięcie od źródła, ale to jest też iluzoryczne, bo to jest po prostu stan duszy, tak? Tutaj jak się patrzy na pewne działania związane z tym, co umysł daje i w jaki sposób funkcjonuje to, co stworzył, co wyszło od stwórcy, ja cały czas tak rozumiem, że właśnie mamy to serce, intuicję, te wibracje i mamy ten umysł, to jednak też na poziomie umysłu można, bo ciągle u nas teraz mówi tak, a umysł źle ci podpowiada, serce, tutaj słucha się serca i niby słusznie, właśnie to słusznie, ale z drugiej strony też umysł też potrafi dużo zrozumieć i tą opresję, skoro my w umyśle potrafimy zrozumieć, jak działają te maszyny, te algorytmy sztucznej inteligencji, kiedy my chcemy się przeciwstawić temu. No to w tym momencie po prostu to też jest jakieś ogarnianie, tylko faktem jest, że skoro szachista przegrał po prostu z komputerem, czyli ta ilość operacji logicznych na sekundę, to łatwo wiadomo o co chodzi, była tak szybka, że potrafił jeszcze wybierać, że zostało nam tylko to, co te komputery nie potrafią, czyli jak powiedziałeś, to wibracja serca bezpośrednio powiązana ze źródłem. Ale słyszę takie w ufologii różne teksty, przekazy, na przykład zetknąłeś się z tym, kiedy mówisz o tym, że niektóre z tych ras po prostu właśnie oddzieliły się od źródła i one zatraciły zdolność do właśnie miłości, do empatii, do uczucia, prawda? Pamiętasz te wszystkie sektory wiedzy. I w tym wypadku to jakby potwierdza nam to, że one weszły w coś, co no, idealnie pasuje pod koncept sztucznej inteligencji. Oparcie się na umyśle, bez emocji, bez uczuć. Różne porwania ludzi, jak są realizowane, proszę zobaczyć te opisy, prawda? Jak się dokonują przez istoty biologiczne, często szalaków, które kompletnie nie ukazują żadnych uczuć. Tutaj masz znaki, dostaliśmy od Mrozińskiego Tadzia, wiesz. Takie, bardzo fajne znaki, bliskie mojemu sercu. To co tak, ty na umysł. Co? Jak ty to? Proszę cię bardzo, zwijaj, tu masz trochę tych materiałów. Przecież. Masz rację, tylko umysł jak najbardziej jest umysłem tylko i bez serca to jest po prostu komputerem. Jak najbardziej służy do wiedzy, zdobywania też i przechowywania jej, bo jeżeli nam się wyłącza serce, to chociaż zostaje to w umyśle, to kim jesteśmy, prawda?
Mimo to ja uważam, że jak najbardziej połączenie umysłu z sercem to jest tak to, jest. Jak my powinniśmy Funkcjonować. Żyć, funkcjonować i podejmować decyzje. Ale jeżeli chodzi też o nasze umysły, to ja nie wiem, czy my stanowimy 1% tego, jacy byliśmy idealni względem nas kiedyś żyjących w boskim obrazie życia. Gdy żyliśmy w błogim szczęściu, radości, nie było za bardzo cierpienia, poza tym, że tam dziecko wsadziło rękę w ognisko po to, żeby się dowiedzieć, żeby później jej tam nie wsadzać. A dzisiaj już tego cierpienia to ideologie zrobili, ale to już w ogóle inny temat. W każdym razie my myślimy zdecydowanie wolniej, bo tu też chodzi o prędkość myśli, tak? I myślimy bardzo wolno. Jesteśmy tą technologią też i różnymi ideami, i różnym sposobem życia, odżywiania, atmosferą, wszystkim tak troszkę brzydko mówiąc, uwaleni tutaj, że myślimy bardzo wolno. I ja nie wiem, czy jeżeli sztuczna inteligencja myśli z prędkością światła, mnoży wszystko przez wszystko, jest doskonałym niby umysłem, komputerem. Ale ja nie wiem, czy my w swojej oryginalnej formie nie byliśmy jeszcze szybsi w myślach, tak? To dzisiaj po prostu jesteśmy tak troszkę. Także myślę, że ta szybkość myślenia ludzi jakby jest większa możliwie ciągle od komputerów. Nie ze względu na to, że możemy tych operacji myślowych dokonać więcej w ciągu sekundy, bo rzeczywiście tylko to, że my umiemy myśleć jakby w poprzek, to znaczy oni muszą przerobić miliony czy miliardy kombinacji, a my dzięki temu, co nazywamy, nie wiem, intuicją właśnie. Intuicja to jest głos serca, tak. Głosem serca. My po prostu widzimy jakby, że my nie potrzebujemy wykonać miliarda operacji, żeby trafić na tą właściwą, prawda, która się zgadza z zapytaniem. Tylko my po prostu z jakiegoś powodu my już potrafimy to zobaczyć. Prawdopodobnie dlatego, że jeżeli posługujemy się, bo tak szukał, żeby to rozebrać, żeby jak posługujemy się językiem wibracji, to my po prostu rozpoznajemy rzeczywistość, mówię potem poprzez serce, intuicję, poprzez wibracje. Natomiast umysł logiczny po prostu, on ma układ zero-jedynkowy, on musi po prostu pewne znaki porównać ze sobą, 0, 1 i tak dalej, te konfiguracje, bo to są nieskończone ilości permutacji między 0, 1, 1 czy na pewno tak dalej i tak dalej. I on musi to wszystko po prostu przerobić, te miliardy rzeczy, bo to nie jest przerabianie rzeczywistości poprzez wibracje. To jest przerabianie rzeczywistości poprzez znaki. Tak. Znak 0,1, natomiast jeżeli umysł poprzez tą intuicję, serce ma tą zdolność, by odczuć wibrację każdego atomu, każdego zestawu atomów, czy w tym przypadku jakiegoś rozwiązania, które też reprezentuje jakiś rodzaj zestaw wibracji, to w tym wypadku my się posługujemy kompletnie innym językiem, jakim nauczony jest ten sztuczny umysł robić. I to całe szczęście, aczkolwiek przyznam ci się, że też bym zastanawiał się, czy oni nie chcą się dobrać. Nie wiem, na ile te komputery kwantowe to właśnie mogą robić i w czym jest ta różnica między tym kwantowym komputerem a takim właśnie zwykłym. Żeby oni się nam nie dobrali do tego, co właśnie jest tą naszą największą boską matrycą i oparciem, w tym sensie pozytywnym, tą zdolnością do wyczuwania wibracji. Bo jak ty mówisz intuicja, wiesz, albo ktoś mówi serce, to wszystko ładnie, ale ja szukam, wiesz, tych operacyjnych, wiesz, rzeczy, które, co znaczy serce wie, ono musi jakimś mieć mechanizm dotarcia do informacji, ja ją nazywam dotarcie poprzez wibracje, poprzez rozpoznawanie częstotliwości, bo tak jest zbudowane. Umysł pracuje inaczej. Ale też nie wiem, czy kwantory kwantowe, wiesz, dokąd dojdą, no ale tak czy inaczej na dzisiaj, nawet gdyby przyjąć, nieprzypadkowo zobacz, jak była taka moda, troszkę się wyciszyła, pamiętam to lat temu wiele, jak zaczęto robić konkurs MESA, twoje IQ, wiesz, jakie wielkie halo, każdy tam mierzy, o, ktoś tam ma 100, powyżej 100, no to już to owszem, fajnie, a już jak 130, że o, to bracie, od razu prawie Bóg. I ten sposób wydrenowano, w mojej ocenie, w całej masie tych, też to w szkołach się robiło takie przecież testy, całe akcje były robione. To niby pod kątem, jak masz wysokie IQ, no to my się cieszymy, że cię znamy, bo zapraszamy do naszego klubu, tutaj oczywiście, to jest fajnie, bo potrzebujemy inteligentnych ludzi. I podejrzewam, że nam wybrali mnóstwo talentowanych ludzi, bo to jest fajna sprawa, mieć talentowany umysł, być matematykiem na przykład, wiesz, takim. Tak, tak. Wybrali w sensie... Wybrali w sensie, wyłapali ludzi, którzy potem do korporacji wciągnęli. A to tak najbardziej, oczywiście, że tak. Zresztą ile teraz naukowców takich wybitnych pracuje dla tych ciemnych sił, tam, czy tam w CIA, Masie. Czy gdzie. Tak. Właśnie też fajny ten wykład był Davida Icke'a, ten 2,5-godzinny, gdzie tam niektórzy są wręcz tak szantażowani, że mają tam poprzypinane do klatek piersiowych różne narkotyki i jak po prostu przestaną to brać, to umrą, ale to już poszło daleko dalej, no i teraz oni mogą być sterowani technologicznie, no i po prostu jako roboty, no i no ale tak jest. Ciekawe, sztuczna inteligencja wpuszczona na przykład w świat gry komputerowej typu Doom nauczyła się grać i po chwili, no nie widziałem, ja też trochę pograłem w życiu w te gry, nie widziałem
czy gracza tak wyrachowanego. Ona ani razu nie chybiła, po prostu szła jak przecinak. Nie? Także i tutaj też nawiązanie do Apokalipsy, bo tam też była druga bestia, prawda? No, się pierwsza wyłoniła się z morza, czyli zakładam, że to będzie ten sygnał elektromagnetyczny, tak? Druga wyłoniła się z ziemi, czyli jak ten ewangelista mógł widzieć, prawdopodobnie chodzi o metale wyciągnięte z ziemi i utworzenie robotów z nich, tak? No już dzisiaj gdzieś tam w Tajwanie czy w innych Chinach chodzą te robociki, które... Walczą ze sobą. Są konkursy, rywalizacje. Nawet tak. Japończycy są mocni, Chińczycy. No więc to też by mielibyśmy robić w tych proroctwach, nie? Też no. W ogóle technologia deepfake, co robi to udawanie ludzkich twarzy i nawet generowanie nowych ludzkich twarzy i tak dalej, no to jest, no w odczuciu to jest przerażające jak najbardziej, nie? Zabawy w CERNie z liniami czasu, to też podejrzewam, że właśnie bestia tym steruje, bo ona też niektóre przekazy tak mówią, ale tam nie opieram się w pełni na przekazach, że ona po prostu steruje czasem w ten sposób, że przewiduje możliwe ruchy i tak jakby przez tą technologię w CERN, ten wielki zderzacz hadronów i tak dalej, oni w pewien sposób sterują. Na ileż razy ja miałem zaobserwować możliwość efekt Mandeli, szczególnie wśród tej bardzo pozytywnej idei, nie wiem czy kojarzysz, dzwoniące cedry Rosji. Tak. No i Anastazja też miała bardzo świetny plan. Tak jest, Rosji, bardzo świetny plan przeniesienia nas właściwie, rozbicia tych wszystkich nieuniknionych zdarzeń z proroctw na kawałki, podzielenia w świat, no jednak ludzie troszkę najwyraźniej nie sprzeniewierzyli troszkę ten plan, no, ale jednak jest jeszcze dużo do zrobienia, możemy jak najbardziej to zrobić, tylko no, trzeba się obudzić. Ja też chciałbym porozmawiać o co trzeba zrobić, żeby przywrócić nas po prostu do tego boskiego obrazu życia. Więc co tu jeszcze można o niej powiedzieć? Chyba już wyczerpaliśmy temat. No, znaczy może nie wyczerpaliśmy, bo żeśmy zasygnalizowali pewne aspekty. No, takie najbardziej najważniejsze. No i... szpitale psychiatryczne. Też odwiedzałem kolegę w szpitalu psychiatrycznym, w tym przypadku w Opolu. W ogóle jakie byśmy się tam spodziewali sztuki obrazów, nie? Jakieś pejzaże, ładne klimaty, a to są obrazy malowane przez schizofreników. Bardzo nieprzyjemne wizje z tego płyną, ale dalej tam bardzo silnie działa technologia właśnie mind control i to bardzo silnie, także one też są takimi jakby filiami tych ciemnych sił i tam ja widziałem po oczach tych ludzi, którzy tam są, że to byli ludzie, którzy się przebudzili, a zostały im po prostu zaaplikowane leki, zostali zmuszeni do uwierzenia w to, że są chorzy i tam uwaleni w ten sposób zostali, także to jest też ważny temat. Ja zachęcam was do odwiedzania, bo tam łatwo można wejść, tam z pomarańczami dla kogoś, tylko trzeba znać imię i nazwisko. Jak ktoś jest intuicyjnym empatą, też wrażliwym człowiekiem, to niech to zobaczy, jak to wygląda. No i dalej jeszcze temat fotomapowania Ziemi, tak, satelit, te Google samochody jeżdżące i próba, prawdopodobnie tutaj nie będę też za dużo o tym mówił, bo to też nie da się udowodnić, ale też są takie przekazy, że ona planuje tak jakby stworzyć syntetyczną kopię Ziemi i tam po prostu tak jakby uskuteczniać swoją wizję świata chorą. Z tym też może być różnie. Ja bym zaczął od kopii człowieka, dlatego że jesteśmy na pograniczu tak niesamowitych odkryć naukowych i technologicznych postępów, że jeżeli już powiedzmy zmapowano ten kod genetyczny danego człowieka i też się tutaj wiele osób mapuje, tak? To jest oczywiście skomplikowany proces. Bez komputerów programowania nie jesteś w stanie tego zmapować, tak dużo tego jest. Ale sam fakt, że po prostu jest na poziomie powiedzmy wirtualnym, tym zero-jedynkowym, wiesz, opisane to wszystko, no to może zadać pytanie, na ile można tą informację elektroniczną, bo to w konsekwencji jest na poziomie elektronicznym, w jaki sposób, wiesz, wprowadzić w jakieś struktury biologiczne, jakieś komórki macierzyste, wyodrębnione i zmusić te komórki macierzyste, żeby zaczęły rozkodowywać, powiedzmy, plan budowy człowieka, który został na przykład w tym sensie no, już skopiowany i powiedzmy, no, to takie klonowanie, tego klonowania w klasycznym z tego słowa znaczeniu jest niczym innym jak wzięcie powiedzmy tego materiału genetycznego ze zwierzęcia, prawda? Zaimplementowaniu go, zapłodnieniu i włożeniu go tego samego zwierzęcia, prawda, żeby jeszcze raz go skopiować. To może być urodzone
nawet u innej samicy, tak? Tylko żeby po prostu ten kod genetyczny twój na przykład został skopiowany i w jakiś sposób połączony z, a bierzemy go, ekstrahujemy go po prostu z naszego ciała, tak? Dajemy go po prostu do na przykład łona przyszłej matki, jest to plemnik powiedzmy zapłodniony. No jakoś to się robi, to klonowanie, ale to jest biologiczny proces, a tutaj ja mówię o procesie takim elektronicznym, czyli tym, że to oto masz plik komputerowy, który jest nawet w tym, który jest zresztą, jeżeli znasz już tą mapę, możesz w tych genach majstrować, tak? Możesz je przestawiać, mając jakąś wiedzę, możesz zacząć je ustawiać w taki sposób, żeby było to coś nowego niż to pierwotnie zostało zmapowane, i próbować to wprowadzić, po prostu pożenić to ze strukturą biologiczną, na przykład, żeby to weszło, jakoś biło się w komórkę macierzystą, która, jak wiemy, cechą komórek macierzystych jest to, że one po prostu nie mają na tym etapie planu, kim ma ta komórka zostać, czy ma być komórką serca, czy ma być komórką, nie wiem, wątroby, tak? Ona w tym sensie z otwartym takim plikiem i włożysz tam te informacje i one zaczną, ta komórka macierzysta rozwinie się w kierunku, który został jej zaprogramowany, zadany przez całkowicie sztuczny, stworzony sztucznie, wiesz, kod genetyczny, w tym sensie sztucznie, no, najpierw go złapowano, potem zaczęto go rekombinować, zaczęto coś cudować i tak sobie głośno myślę, że może to być też i taki poziom już zaawansowania wejścia świata elektronicznego, tej sztucznej inteligencji w świat nasz, tworzenia po prostu. To oni decydują, co w strukturach biologicznych ma powstać. No ja uważam, że to już dawno jest tak, jak najbardziej. Tak. To już w Chinach teraz słyszałem, ale to jeden artykuł, tylko czytałem na ten temat, że to mężczyźni w Chinach są zmuszeni do tego, żeby DNA swoje oddać rządowi, tak? Zgadza się. Tam już ta kontrola tak głęboko poszła, że ojej, no, to jest też straszne, no. Ale no dobrze, ale to są, cały czas mówimy o ciałach, tak? Ciało to jest jedynie bardzo zaawansowany kombinezon, świątynia naszej duszy, tak? I jeżeli klona stworzyć człowieka, no jest żaden problem teraz obecną technologią, absolutnie żaden problem. Tylko no, taki człowiek niezasilany tą boską energią, no to co będzie? Samym umysłem, tak? No, zaprogramować go trzeba do określonych zadań, no to no i dobrze, no to ale... Ja zastanawiam się, co się dzieje w sytuacji, kiedy powiedzmy nawet przy tym sklonowanym zwierzęciu już jest pytanie, jaki rodzaj energii, bo to nie jest jeszcze przez nich stworzone, wejdzie w to ciało. Jeżeli właśnie, mieliśmy, zaproszenie tak, duszy. Tak, tak, zaproszenie duszy i tutaj, jeżeli oni by mieli zrobić taki substytut duszy, żeby to działało, bo bez duszy żadna struktura biologiczna nie będzie działała. My doskonale to wiemy, wiemy, jak człowiek umiera. Po prostu i coś się wyprowadza na poziomie elektromagnetycznym, czy jakimś subtelnym po prostu, czy ta świadomość, wszystko przestaje działać, pracować. Więc jeżeli jest ciało stworzone, nieraz się słyszy o tych eksperymentach podziemnych, wiesz, kompleksach, tam też tu oczywiście z ufonautami to ma dużo wspólnego, że są tam ciała po prostu, które, nie wiem, czekają. Takie awatary, bym powiedział. Mm, tak. To już dzisiaj wydaje się być też dosiągalne. Jak już znamy na przykład z naszej rzeczywistości taki, że może być ciało człowieka przejęte przez obcą świadomość, taka powiedzmy, zdarzały się przypadki, prawda, wtargnięcia demona do człowieka i jakby człowiek w tym, jego świadomość się gdzieś tam wyprowadza, czy jest kompletnie gdzieś tam w jakiś tam, wiesz, o co chodzi, schowana, a wchodzi w to świadomość obca i przejmuje ciało. To nie są jakieś wymysły, to są praktyki znane od tysięcy lat. Mhm. Tylko robione na poziomie takim, gdzie wiesz, tych typu asteroid i tak dalej, biologicznych, tutaj mówimy o technologii, o nowym klasie zupełnie. Tak, tylko tu też chodzi o poziom energetyczny, stan energetyczny. To nie lubię używać słowa wibracje, bo to już zapadło w ludziom troszkę negatywnie i tam ze zoświrami kojarzą i tak dalej. W każdym razie stan energetyczny, jeżeli my mamy serce w pełni działające i jesteśmy w stanie miłości, błogości, no to absolutnie nic nam nikt nie może zrobić, bo te wszystkie struktury nie działają, te mind control i tak dalej. I przejęcie demoniczne jest jak najbardziej możliwe, czy to technologiczne, czy demoniczne, tylko że człowieka, który po pierwsze nie wie, kim jest, no może jak wie, no to też, ale musi być w niskim stanie energetycznym, bardzo osłabiony. To raz, no a jeśli chodzi o duszę, no to teraz mi naświetliłeś ten temat w taki sposób, że nie wiem, czy
Czy to nie jest tak, że może oni chcą po prostu stworzyć dla siebie nowe ciała, te cywilizacje, które po prostu oddzieliły się od źródła, utraciły duszę? No ale to też tak nie do końca. No część tych istot, które jakby zrozumiały swój błąd, robią te eksperty, ja ciągle już czytam ostatnio czy religia, tam jest dużo ten temat, że część tych istot, widząc do jakich katastrofy prowadzi odejście od energii serca, od miłości, widząc co się stało z ich kodem genetycznym, z tym wejściem właśnie w taką w sumie sztuczną inteligencję w dużym stopniu, w technologię, że one chcą odzyskać tą zdolność odczuwania, bo bez niej to wszystko umiera. Mhm. I dlatego porywają ludzi, robią eksperymenty genetyczne i powstają hybrydy, po to po prostu, żeby oni zdobyli jakiś rodzaj pomostu między swoim kodem genetycznym, który nie daje tego dostępu do źródła, mm-hmm. do Bożej, tej boskiej, wielkiej energii i nami, którzy mają ten dostęp. No to jest takie logiczne, że oni w ten sposób, budując hybrydy, stwarzają pewien pomost między swoją rasą, a powiedzmy nami, i jest to jakiś pomost, gdzie mogliby szukać mechanizmów, żeby przenieść te elementy właśnie odczuwania, te wibracje serca, miłości i tak dalej, żeby się jakoś ich kod genetyczny wzbogacił od te elementy DNA, które są nośnikami, odpowiadają za te właśnie wyższe rzeczy i liczą na to, że im się to zaimplementuje. To jest niemożliwe. No ale takie eksperymenty robią na masową skalę, z tego co wiemy. Się oni doznają takiej jakby entropii duchowej po prostu z racji mhm. oddzielenia od tego źródła po prostu i próbują wszelkimi sposobami się utrzymać przy egzystencji. Nie widząc, jaki jest bezsens w tym. Ale popatrz, jak można to spojrzeć z naszej perspektywy, to jest zbrodnicze i niedopuszczalne. Z perspektywy może wyższych takich nie mają istot, innego wyjścia. Mówią tak, no to kurczę, no udzielcie im pomocy, bo to jako rasa ciągle jeszcze muszą być jakiś pierwiastek, bo nic nie żyje bez jakiegoś elementu boskiego, boskiej energii. Ona może być nawet bardzo wycofana, może być bardzo, wiesz, jak to rachityczna, ale gdzieś tam musi być, bo ja nie wiem, czy jest możliwe stworzenie życia, w którym nie będzie żadnego połączenia między stwórcą, a będzie tylko właśnie sztuczna inteligencja i biologiczna struktura, powiedzmy. No, tym bardziej sama biologia, sam fakt, że masz ciało, to też masz połączenie z źródłem, bo każda komórka jest jakimś elementem łączności też z wyższym światem, wiesz. To nie takie proste, tak to oddzielić. Zależy, jak zdefiniujemy życie, prawda? Mhm. Ale cyborgi, to prawda. Maszyny oparte o mięso i inteligencję. Właśnie Ulema fajnie, że wspomniałeś. Pamiętasz, tam taka scena była, jak było coś w rodzaju takiego zamknięcia człowieka, w sensie jego inteligencji, jego świadomości, w jakimś takim pudełku po prostu. No to teraz na Netflixie taka seria jest. Polecam, ale nie polecam. Black Mirror, no i tam w jednym odcinku traktowano o tym. Czarne lustra? Jak to też opisuje właśnie, w którą stronę to może pójść, chociaż moim zdaniem to może pójść jeszcze dalej, jeszcze straszniejsze rzeczy. W każdym razie w jednym odcinku było tak, że jednej pacjentce firma, to w tych czasach już normalne było, że wyekstrahowywało się z umysłu części jaźni. Tą część jaźni się zamykało w wirtualnej rzeczywistości, w takim jajeczku. I miała ona służyć sterowaniu funkcjami domu, tam serwowaniu tosterem, włączania w odpowiednim momencie tostera i tak dalej. No ale ta część jaźni też była w pełni świadoma, tak? Czująca i tak dalej. I w jakiś sposób trzeba było ją wytresować do tego, żeby ona chciała współpracować, więc ten jej operator tam odpalił to urządzenie, no i mówi do niej, no witaj, słuchaj, teraz jesteś, tłumaczy, dlaczego ona tam jest. Ona myśli, że ona w wyniku operacji coś jej się stało, zamknęli ją, nie? Tam pacjentka, która ekstrahowała sobie tą część jaźni, dalej żyje, prawda, i nie wie o tym, co się dzieje, nie? Tylko czeka na to jajeczko, które będzie jej domem sterować. Więc ten operator ją namawia do tego, no słuchaj, jesteś tu raz, teraz będziesz pracować, masz tutaj pulpit przed sobą, będziesz włączać odpowiednie mechanizmy o odpowiedniej porze, zamawiać coś tam, opowiadać o pogodzie i tak dalej. Ale ja nie chcę tego robić, prawda? Więc w końcu jak ją do tego zmusił, tam na ekranie kliknął parę razy i w tej wirtualnej rzeczywistości zostawił im na pół roku na przykład, nie? W ciągłym, bez śnie, bez jedzenia, nic do robienia, nie? No i dla niego to było ile? 15 sekund, kliknął, co? Już będziesz współpracować, nie? No i to do tego może prowadzić, nie? To jest jak najbardziej możliwe technologicznie niestety, także też przestrzegam przed tym transhumanizmem jak najbardziej. No ale Lem czy Orwell też, Huxley, jak najbardziej, mm-hmm. oni czemu to widzieli? No to jest wszystko element tego samego planu, tej bestyjki wprowadzonego od tysięcy lat.
No i mieli po prostu wizję z tej linii czasowej, w której może prowadzić to do tego, do tej epoki transhumanizmu, gdy ludzie się stają robotami. No ja przypominam, że nasza pramatka no nie chce też być spiętą w pasami, jak w psychiatryku uziemioną i nafarszerowaną lekami, czy spiętą technologią elektromagnetyczną i żeby po niej dzieci i robociki chodziły, prawda? Także musimy za wszelką cenę do tego nie dopuścić. No i tu też apeluję no nie tyle, żeby głaskać jej zielone włosy, jak ukochany swoją partnerkę gładzi po głowie, ale no choćby dziękujemy jej codziennie za to, że nas karmi, poi i przypomnijmy sobie, że jak każda matka potrzebuje ona naszych miłych uczuć, tak, a nie gaszenia jej petów na głowie i jeżdżenia pojazdami, które napędzane są jej krwią, nie? No i bardzo ważna rzecz. Musimy przywrócić mądrość przodków naszych, korzenie nasze, bo no drzewo bez korzeni nadaje się na boazerię, prawda? No nie zostańmy boazerią, bo nie chcemy nią być. Apeluję do wszystkich szamanów, bo nasza wiedza jest rozdzielona na kawałki. Nikt nie ma tak naprawdę kompletu wiedzy. Mhm. Musimy się zjednoczyć ponad tymi podziałami, które mamy. Które zostały nam zaimplementowane. Ja wiem, że tam ktoś naczyta się książek i on wie lepiej, no ale jednak należy te podziały przezwyciężyć, zacząć współpracować i to też poza internetem, poza technologią, bo jakby nagle zostało wszystko wyłączone, a do tego też wszystko zmierza, szczególnie do cenzury, no to no jak my się zorganizujemy, prawda? No, kiedyś były radia jeszcze na fale długie i tak dalej, ludzie jeszcze mają, no ale organizujmy się w świecie fizycznym, nie tylko też internetowym, ale póki mamy ten internet, Facebook, różne systemy, to jak najbardziej zachęcam do współpracy. Mam kontakt z pewną szamanką bardzo mądrą, która ze swoich pieniędzy wraz z mężem w Cieszynie odbudowuje świątynię pramatki Gai, tak, gdzie będzie można też jeździć, ona zaprasza, no nawet jej dzieci się spadku wyrzekły po to, żeby po prostu zapewnić, że to będzie dla nas. No teraz jak ta religia katolicka też upadnie, bo już się sypie ta technologia kościołowa, to no, katolicy też trzeba ich jakoś przekierować. Niektórzy z nich mogą być niebezpieczni, prawda? No w jaki sposób to środowisko musi być pozytywnie zagospodarowane? Część po prostu całkiem się, wiesz, zamknie. Trochę to będzie tak na zasadzie, jak tu Wader z taką religią, wiesz, starożytną, zostanie w małej grupie. Często ci ludzie przejrzą na oczy, zobaczą szersze konteksty, zrozumieją, że istnienie istot pozaziemskich i całej tej geografii pozaziemskiej nie stoi w sprzeczności z misją, powiedzmy, Jezusa, czy z tą symboliką bezinteresownej miłości. To jest coś, co oni bardzo po prostu, bo żeby się przez to przebić, to jest dla nich po prostu czarna magia, widzę. Siostra Nadzieja, właśnie to wspomniałeś, to u nas była, ona jest jakimś takim ewenementem, bo ona jest taką, jeżeli to wszystko prawda, co mówi o sobie, jeżeli była zakonnicą, jeżeli zetknęła się z UFO. Ja czuję, że to prawda wszystko. No, to znaczy dobra, jedyny materiał, jaki z nią oglądałem, to był ten właśnie o istotach pozaziemskich, ale no, zdecydowanie mówi prawdę, tak. No to jest właśnie co, ona jest absolutną perełką w tym wszystkim. Weźcie, pokażcie mi ludzi, którzy, na przykład Giorgio Giovanni, którego uwielbiam i którego bardzo szanuję, i ten słynny stygmatyk, ale on nigdy z kościołem nie był związany, on formalnie w tym kościele nigdy nie był. I nawet, no to był taki typowy włoski, wiesz, katolik, który nie chodzi w ogóle do kościoła, dostał stygmaty, bardzo mocno siedzi w UFO i to wszystko widzi w powiązaniu, ale on nie jest kościelny. No mieliśmy ojca Pio, który za życia tam coś powiedział, to teraz dopiero po śmierci te przekaza do ojca Pio, no ale też to wszystko to jest takie tajne przez poufne, wysyłane, gdzieś tam pisane. Ci, co tą wiedzę mają, ciągle się boją w ogóle o nim mówić. Jeszcze jak coś powiedzieli, to jakieś kłopoty się pojawiały, więc takich głosów, gdzie tych właśnie katolików będziemy mogli spokojnie z nimi rozmawiać o UFO, no potrzebujemy. Ja pamiętam, to był pierwszy w historii polskiej według mnie wywiad, jaki przeprowadzono z księdzem. To było w 2005 albo 2006 roku w Latowie, kiedy udało nam się takiego księdza poprzez komisję Otrzemeszna zaprosić do bazy. Rozmawialiśmy właśnie o UFO, o piktogramach, o tych dziwnych zjawiskach i on jako aktywny ksiądz otrzymał to inne zdanie, tam sobie cały czas postrzegał w tych zjawiskach jakieś demoniczne rzeczy, ale generalnie można było z nim rozmawiać, ten wywiad zresztą jest nagrany w sieci, wiesz, takie rzeczy się rzadko zdarzają. Od tego czasu no nie mamy oprócz Siostry Nadziei nikogo. Mhm. Ale koniec końców ta bestia
pochodzi z pism, które są sygnowane przez ten nurt religijny i tutaj nie jest inaczej. No tak, tylko że pierwotnie nie miało to być religią. No Jezus tutaj przyszedł też do tych zagubionych owiec z domu Izraela, no do tej nacji, która nam tutaj całą infrastrukturę naszego kraju przejmuje, powoli już prawie przejęła. Ja nie wiem, czy tak do końca, wiesz, on był ich, bo to fałszerstwo historii ma takie. Ja pamiętam film, porządny film popularno-naukowy, który udokumentował badania nad DNA Jezusa. Mieli do dyspozycji badacze, ekipa filmowa oczywiście szła za tym, krew z Saunu i z tej słynnej chusty, która jest w Irlandii. Ta krew z tego i z tego była dokładnie taka sama. Oddano to do badania, ustalono bardzo dokładnie, powiedzmy, ten cały, wiesz, no, może być typ DNA. Bardzo rzadko się okazało, że to jest DNA. Z pewnie miał kaplu lub R1A. I tego już nie pamiętam, ale bo na to nie zwróciłem uwagę, ale lekarze zwrócili uwagę, podpowiedzieli mu, że jeżeli miałbyś szukać coś podobnego dzisiaj, co tutaj mamy w tych badaniach DNA z tych całunu i z tej chusty, to ja bym to powiedział, że najbardziej to by pasowało pod druzów. Pod kogo? Pod druzów. Druzyjska społeczność religijna, na przykład w Libanie taka jest, bardzo, bardzo taka jeszcze żywa, aktywna, one tak mocno siedzą w tej pierwotnym chrześcijaństwie. I oni po prostu zrobili badania takiej parze, takiej typowej w druzów jest to, że oni po prostu nie wychodzili poza swoje koligacje, wiesz, rodowo-plemienne w tym sensie, religijne. Dopiero w czasach Jezusa była taka jeszcze możliwość, że można było się łączyć gdzieś tam kobieta, powiedzmy, nie druzy, wiesz, bo to było wcześniejsze niż rzeczywiście nauka Jezusa. I wyszło na to, że na bank w krwi Jezusa jest krew druzyjska po prostu. I to w tym sensie uważam, że też może być przekręt wszechczasów związanych z tym, kim on tak naprawdę był. Wracając do, wiesz, starszych braci w wierze, którzy tyle rzeczy zrobili na świecie, wiadomo jakich, że, wiesz, ufać nie można czemukolwiek. Tym bardziej, że sam fakt, że mamy Stary Testament połączony z Nowym Testamentem w coś, co nazywają Biblią, i cały Kościół katolicki, jak to się mówi, na tym siedzi, a Stary Testament do Nowego Testamentu mu się tak piernie do wiatraka, więc w ogóle, kto to w ogóle miał czelność połączyć jakąś całość, wiesz, i zrobić z tego jakąś jedną religię, jednego Boga, to w ogóle się nie trzyma elementarnego zdrowego rozsądku. Stąd też jest to też według mnie pewien rodzaj manipulacji w historii ludzkości. A to chodzi o odeszli od tej sztucznej inteligencji, ale... Nie, no, bardzo dobrze. Też Jezusa bardzo lubię, bardzo spoko gość. Też przyszedł tutaj sporo pozmieniać, to tylko zrobili to z jego religię. Biblii też zauważam dużo przeinaczeń i dużo, no, bardzo jest tam pomieszane, jest to z tymi razem, z tymi przepowiedniami samospełniającymi są pomieszane słowa tej istoty dziwnej Jahwe, tego zbrodniarza, no i też słowa, które ewangeliści otrzymywali tam, gdy tam siadał gołąb na nich. No, gołąb to jest inspirujący takie zwierzątko, które pobudza boskość człowieku na przykład i ta boskość się odzywa i przemawia do człowieka. Także jest tam dużo namieszane w tej Biblii, poprzekręcane. Jednak ja bym chciał troszkę opowiedzieć, jak to wyglądało w prawdziwym boskim obrazie życia, bo mamy tego Ojca Niebieskiego, prawda? Kobiety mówią, no i mają rację, mówią, czy dobrze, ale to Bóg, Ojciec, mężczyzna, gdzie Matka Bogini, tak? Mówią, że to musiała być bogini, że źródło takie, to na najwyższym poziomie, mówiąc brzydko, jest bezpłciowe, ale tutaj w tym ziemskim systemie mamy rozdzielone na jakby energię żeńską i męską, tak? Męska to jest ten Bóg Ojciec, który tam jest u góry niedostępny i najwyższy i to jest ta energia męska. Tutaj mamy też energię żeńską, czyli bogini pramatkę, Wadę Aje i chodzimy po jej ciele. I my jesteśmy tak jakby częściami tego źródła wyodrębnionymi, żyjącymi tutaj w naszych tych świątyniach, kombinezonach, biologicznych ciałach naszych, bardzo zaawansowanych i fajnych, tylko ostatnio bardzo zepsutych. No ale jako dusze jesteśmy zawsze czyste, niewinne i doskonałe, tylko że po drodze troszkę dostajemy takich różnych blokad i umów podpisujemy, o tym też za chwilę powiem. No jednak życie na Ziemi zostało przez Ojca zaprojektowane w sposób idealny, w ciągłym szczęściu, miłości, błogości. Miało nie być cierpienia. Sama Ziemia i w ogóle człowiek jest takim swoistym perpetuum mobile, że nie dość, że zasila energią sam siebie. No tu też chodzi o ten torus, który tam
no, niektórzy, jak Dan Winter o tym mówią, to jest w stanie też zasilić energią inne sfery, tak, Ziemia, miało się to promieniowanie odbijać od gwiazd, wracać, tak, to Ziemię mieliśmy zasilać też, darzyć miłymi uczuciami, jak, jako matkę, ostatnio raczej negatywnymi, ona to gromadzi, ale no też w końcu wypuszcza pod postacią wulkanów i innych tam katastrof, trzęsie się ze strachu i z bólu czasami. I resetów to mieliśmy już podobno 5, tak? Indianie mówią o trzeciej pieśni, że teraz trzecią gramy, no ale my byliśmy jeszcze przed Indianami, bo to jest też nasza haplogrupa. Hopi mówią o piątym świecie, więc to są różne datowania, no ale rozumiem, że nie jesteśmy pierwszym światem, to na pewno na Ziemi. Mówię tutaj o historii ludzkości, którą pamiętamy. I czemu? No nie odebraliśmy lekcji, ciągle oblewamy tą lekcję, ciągle ci ciemni nas za bardzo troszkę uwalają. Teraz ma pójść ostatecznie dobrze, tak? Tylko że w którą stronę, no to też wszystko od nas zależy. W wersji S4 też mógłbym o nich powiedzieć. No, problemem jest to, że problemem. No, ojciec oddał nam wszystko, czyli cząstkę siebie, wolną wolę, moc kreacji i ziemię, tak? Dodając do tego zazdrosnych innych, którzy nas tu testują, no to mamy klops, prawda? I tutaj też bym chciał przestrzec przed jakimiś tam odlotami w 5D, 7D, bo tego też w New Age jest dużo. Ja wiem, że no nie ma nic lepszego dla duszy człowieka, naprawdę nie ma nic lepszego niż życie tutaj na wszystkich poziomach i ostatnim, czyli fizycznym. Bo tak to zostało zaprojektowane i to jest też zwiedzenie moim zdaniem, że tam czekają nas jakieś wyższe światy. Jeżeli opadniemy faktycznie na tą drugą ziemię, jeżeli nastąpi rozdzielenie światów, no to bardziej to będzie jako opadnięcie niż jako wzniesienie, miękko sobie na nim opadniemy po prostu. I no może uda nam się przywrócić ten boski obraz życia powoli. I tutaj też wizje szamanów dosyć zaawansowanych, którym to Ziemia, czyli jedna z jej manifestacji Aja opowiada, no to niektóre wizje właśnie dotyczą tego, że to rozdzielenie światów nastąpi. I te sposoby obrony przed bestią, zresztą inteligencją, Matrixem, o których chciałbym też opowiedzieć, bo mam tego trzy kartki, postaram się szybko, to też dotyczą tego, jak przygotować się na to rozdzielenie, jak nie dać się po prostu zostać na tej starej transhumanistycznej, syntetycznej Ziemi, jeżeli faktycznie dojdzie do rozdzielenia. No i też zasady, no niektóre takie są. Co uwierzyłeś za życia, co będzie po śmierci, to będzie, prawda? No na przykład Świadkowie Jehowy, ta religia, oni wierzą, że są tylko ciałami żyjącymi, że duszy nie ma. Tutaj to skojarzyłem z takimi przekazami niektórych ludzi, którzy potrafią wędrować w tych sferach duchowych. Mówią, że siedzą tam ludzi całe stadiony i jak muchy w żywicy zastygnięte, nic do nich nie dociera, ani światło, ani nic, bo oni uważają, że umarli, tak? To też nie fajny temat. Też taka zasada jest, że im bardziej wolna dusza tutaj na tym świecie, w tych czasach, tym większe nakłady ciemnych sił nad nią, nie? Dużo ludzi dostaje przekazy, książki pisze na tej podstawie, to też należy uważać na jakiekolwiek przekazy, bo uważam, że im większe kłamstwo, tym więcej w nim prawdy, tak? I ostatecznie jest jakieś małe kłamstewko, które człowieka odwraca od prawdy na tematy ostateczne. Aha, no i też tym, którzy wierzą w to 5D, 7D, polecam zobaczyć sobie taki materiał manuskrypty do Wojnicza, to jest jeszcze nic, ale kodeks Rafiniaus, nie wiem, czy widziałeś. No, tam to jest w ogóle hardkorowy taki świat, odczucia, które z tego płyną, są bardzo dziwne, ale skojarzyłem to właśnie z tym, że jest to jeden z takich światów, gdzie oni sobie tak eksperymentują, że człowiek tam skrzyżowany z krzesłem, że... A w ogóle na okładce to tam wchodzi spółkować mężczyzna z kobietą, kładą się na łóżku i powoli stapiają się w krokodyla, który schodzi z tego łóżka, nie? Także bardzo nieprzyjemne rzeczy. To co, może teraz pokrótce? Aha, no i uważać na tych wybawców, bo mogą przylecieć, przyfrunąć po nas jakieś ufoki niby pozytywne, może się okazać różnie, no jeżeli dotychczas nikt nam nie pomógł, mamy przecież tą wolną wolę. Też jest taka zasada, że jeżeli motylowi... No, może nam pomagają, tylko tego nie widzimy i niekoniecznie istoty ze statków kosmicznych, chociaż też bym tego nie wykluczał, bo świat jest bardzo złożony. No nie wiadomo właśnie, ale tylko jest taka My zasada. Też udzielamy pomocy różnym ludziom w biedzie, wiesz, i są tam często lekarze bez granic, ludzie, którzy jadą tam z pasją i poświęceniem, żeby pomóc innym. I oprócz tego jadą tam złodzieje, handlarze bronią i cwaniacy, więc ten świat cały czas tak. Tam, gdzie dobro, tam zło.
Także ostatecznie, jeśli motylowi pomożemy wydostać się z poczwarki, to on nigdy nie nauczy się latać, prawda? Musi sam. Wiesz, co, może pokrótce teraz o tych sposobach. Proszę. No więc najważniejsze to jest oczywiście uczucie miłości w sercu, błogość jak najbardziej, bo tego się nie da zblokować i to wypycha te wszystkie mechanizmy. Jeżeli ktoś będzie zmapowany przez tą sztuczną inteligencję, podpięty pod system, no to po pierwsze spontaniczność, jakieś zachowania, pasja, taniec, i to nie taki taniec systemowy, tylko można wziąć głośnik czy słuchawki do lasu i tańczyć sobie po prostu, co dusza przyniesie. Tutaj odsyłam też do takiego człowieka, który to pokazuje w sposób cudowny, tą spontaniczność, że aż można powiedzieć, że jest wariatem. Okoński Art. Polecam zobaczyć, o co chodzi. No muzyka, śpiew biały dla mężczyzn, to taki bardziej basowy. Jak najbardziej takie zachowania, pasja, po prostu dobicie się do tej duszy, żeby realizować siebie, a nie usystematyzować się. Czystość duchowa, jak najbardziej. Jak to można sprawdzić? Na przykład ja karmiłem gołębie i tak na przykład rozsypuję ziarno i tam jak podlatują same gołębie, jest fajnie, nie? Jak jakieś tam ciemne plaki, jakieś kawki podlatują, zaczynają przeganiać te gołębie, nie fajnie. Na przykład, co się wczoraj stało rano, to do dzisiaj nie mogę uwierzyć. Tak za mną się woda na kawę gotuje, ja w oknie sypię bułkę, gołębią rzucam. I tak przeszedł człowiek z psem i się rozdzieliły. Tak 10 kawek pofrunęło na dach pobliskiego pawilonku niskiego i 10 gołębi zostało na podłodze, na ziemi, w grupce. I tak wyraźnie rozdzielone, żadnego przemieszania. I podleciała jedna kawka z czymś w pysku do gołębi, jakiś tam ochłap miała czegoś i zostawiła to gołębiom i odfrunęła. Może niektórzy z was zrozumieją, o co chodzi, bo ja wiem, o co chodzi, ale czy aż tak będzie? Też tu do ciemnych chciałbym zaapelować, żebyście też się ogarnęli i zaczęli współpracować. My wiemy, niektórzy z nas rozumieją, co wy, jakich wy tarapatach jesteście, jeżeli no nie przestaniecie tak nas uciskać, no to skończycie bardzo niefajnie, zawiesicie się w tym cierpieniu na wieki. Zdajcie sobie sprawę, że bestia, no ona obiecuje wam tą nieśmiertelność technologiczną, różne inne cudawianki, ale ostatecznie jesteście też przez nią wykorzystywani. Więc zapraszam raczej do współpracy niż do ciągłego pogłębiania tej sytuacji, bo tu też ostateczna odpowiedź ojca na rozwiązanie tej sytuacji też z Anastazji pochodzi i polecam wszystkim tą serię książek, bo tam jest bardzo dużo źródłowej wiedzy przodków. Ostateczna odpowiedź ojca to było połączenie przeciwieństw, tak? Znam ten problem. Często powtarzam takie doświadczenia, wiem, że niektórzy to słyszą po raz dziesiąty, ale na pierwszych czasach UFO, jakie zorganizowałem, mieliśmy wieczorem takie sobie siedzenie, dyskusję o rasach kosmicznych i o tym wszechświecie. I wtedy tak jakoś zeszło na te gady, na te ssaki, na to wszystko. I ja w którymś momencie tak zupełnie tak na luzie, jak się dyskutuje, przychodzi mi do głowy, tak, właśnie to może ewolucja wszechświata polega na tym, żeby się gady i ssaki jako dwa zupełnie odrębne nurty, wiesz, w sensie ewolucji, żeby się zintegrowały. I wtedy na niebie, bo było czyste niebo, było dużo gwiazd, jedna z tych gwiazd do mnie zaczęła migać, tak dosłownie migała. Ja mówię do chłopaków, ty zobacz, wszyscy po prostu wstali dosłownie z miejsc, no bo to było nieoczekiwane, wiesz, gwiazdy były, leniwie się przesuwały, przesuwały po nieboskła, a tu nagle bach, stanęliśmy na nogi, z wyryci po prostu. W tym momencie ta gwiazda migając nagle znika i za sekundę, powiedzmy, że dwie, pojawia się gdzieś tak 20-30 stopni, powiedzmy, na pierwszej, drugiej godzinie, no powiedzmy tak umownie. I dalej tam pomigała, więc byłem w szoku, no, to się stało, to się potem śmiali się, zaraz, co oni nas słuchali, a może ta myśl, którą żeśmy podjęli o tej integracji biegunów we wszechświecie, była jakąś ważną myślą i ktoś, nieliczni raczej wtedy, to był rok, już nie pamiętam, 2000, który może właśnie... No piękną wiadomość. Może stało. Właśnie, kurczę, wiesz, ktoś uznaje. Ja też uważam, że dlaczego gady powstały, kto to stworzył i co to ma być zamiecione, to ma być zlikwidowane. Ma to no być unicestwione, a humne idziemy zostać, i mamy ich pokonać w wojnie światów, w wojnach galaktycznych, mamy ich pokonać i unicestwić, taki ma być nasz cel, unicestwić te wszystkie rasy. No właśnie nie za bardzo. Tym bardziej, że wyszło na to z tych różnych przekazów, że oni byli pierwsi, a humne idzie byli później, jako druga fala stworzenia. Czy oni sobie to pozwolą? Może rzeczywiście, wiesz, ale to jest temat dla już bardzo zaawansowanych.
żeby dyskutować w ten sposób. Na razie mamy opresję z ich strony, musimy się obronić, żeby nas nie zmajoryzowali, bo przecież tam też są tacy, którzy są bliżej jakby tej idei, że trzeba jakoś żyć w pokoju i może nawet się integrować, i tacy, którzy chcą nas podbić. No. Jedną z odpowiedzi, którą słyszałem na ten temat, to było właśnie też w trwających cedrach Rosji. Gady dlatego tak, dlatego ich tutaj nie ma w takiej formie, w jakiej powinni być. W najbardziej rozwiniętej formie inteligentnych istot, no bo gady są, tylko że nie ma tej korony stworzenia. My mówimy, jesteśmy koroną stworzenia wśród ssaków, bym powiedział, a my nie widzimy fizycznie korony stworzenia wśród gadów, chociaż one istnieją jako istoty, tylko dla nas są niewidoczne, tak to widzę. Tam było powiedziane tak, że że Adam, człowiek pierwotny, boski, pierwotny to tak brzydko brzmi, bo się kojarzy z tymi jakimiś tam teorią ewolucji, my absolutnie o żadnej małpy nie pochodzimy, to nawet uwłaczające. To zostało wyjaśnione tak, że po prostu nie znalazł zastosowania Adam dla tego smoka, który był wypełniony gazem, fruwał sobie, krzesał iskry zębami i zionął ogniem, bo to nie chodziło o nadawanie nazw zwierzętom, bo to bezsensowne. To biblijna teoria, co to jest za zaszczyt dla człowieka nazwać. No, ty będziesz kotem, ty będziesz wężem, nie? Tylko zastosowania praktycznego, bo zwierzęta tutaj też są, tak jak rośliny, wszystkie dla nas i mają rozliczne zastosowania. Tam przecież niedźwiedzie kiedyś nam pomagały w budowie domów, czy tam mamuty przynosiły kłody i tak dalej, wiewiórki orzechy przynosiły. I to dlatego podobno ich właśnie tutaj nie ma, gadów, dlatego że tak jakby się nie przydali. No i to jak najbardziej mogłoby mieć sens to, co ty mówisz, że faktycznie wypadałoby z nimi nawiązać tą ponowną współpracę, żeby oni znaleźli dla siebie miejsce bytu, nie? Bo teraz są tacy troszkę z fochem, tak jakby pogniewani na to, że... Ale to oni mają deficyt z uczuciami, z emocjami, z uczuciami. To oni, nawet sam system prokreacji, gdzie głównie, mówię, w tym głównym nurcie, gady składają jaja. Gdzieś tam te jaja tam w zasadzie potem nawet same już, chociaż tam trzeba dogrzać trochę, ale najczęściej te jaja się same wykluwają. Tutaj w przypadku ssaków jest kompletnie dłuższy i bardziej bliski kontakt między tym momentem, wiesz, no to jest kwestia zapłodnienia, przybywa dziecko w łonie matki, więc w łonie przedstawiciela rasy, tak, to po prostu jest olbrzymia bliskość. Tu się rodzi miłość, tu ta wibracja jedna z drugą się zazębia, się zachodzi, tak, a w sytuacjach, powiedzmy, tego procesu prokreacji i rodzenia, w sensie całościowo to rozumiem, kiedy te jaja są po prostu zostawione i gada dawno nie ma, a tam gdzieś temperaturka poświeci i po prostu jajo się wykluwa, to gdzie ten mały gad po prostu ma tą miłość, kiedy jego proces powstania i narodzin po prostu jest daleko od tych uczuć bliskości, prawda, tego ciepła wzajemnego, które sobie, wiesz, jak kłono w kłonie kobiety, nie, płód się rozrasta i dziecko od już iluś tam tygodni to jest pełny kształt dziecka, tak? Wszystko, nóżki, główka, wszystko jest. I to wszystko żyje wielkiej najczęściej też miłości, tak? W tym, bo matka wie, pielęgnuje, uważa, kocha już. W przypadku tych rzeczy ze sposobem reprodukcji gadów, wydaje mi się, to wygląda na poziomie biologicznym no inaczej i ta miłość tam w tych rodach, w tych gałęziach wydaje mi się być mniejszą. Tak, najwyraźniej tak jest. Dawaj, spokojnie, zaczynamy się wciskać. Jeszcze właśnie, bo ciebie zainteresował, jak rozmawialiśmy przez telefon, temat rozszczepienia dusz. Tak. To też bardzo traumatyczne uczucie, które otrzymywałem przez kilka dni swego czasu. Dawno to temu to było na szczęście. I dopiero od niedawna mam punkt odniesienia, jak zobaczyłem malowidła na lotnisku w Denver, tam tych zwierzątek z ludzkimi twarzami. I tak doszło do mnie z hukiem, że oni najprawdopodobniej rozpracowali tą boską technologię, zhakowali to za pośrednictwem nas. Technologię po prostu tworzenia życia, wcielania. Bo kiedyś, wiadomo, w czasach naszej świetności mieliśmy tą nieśmiertelność w systemie wcieleń rodowych, tak? Czyli żyliśmy po te 500-700 tysiąc lat w szczęściu rodzinnym z naszymi najbardziej spokrewnionymi duszami, czyli najlepszą ekipą. No i szliśmy sobie tam na wakacje do góry, umierając, nikt za nami nie tęsknił i tak dalej. Wszyscy rozumieli te procesy. No i wracaliśmy rodzić się w tych samych rodzinach i to było piękne i cudowne. Dzisiaj mamy ten system, ja to tak widzę, przejęty i zrobiony z niego ten taki tunel, system wcieleń, już takich, gdzie przejęte jest to przez ciemnych i tam
podają się tam ci wyrafinowani gracze w tym tunelu, wciągając nas tym syntetycznym światłem do niego, podają się za naszych członków rodziny, za bliskich, wciągają nas tam, pokazują nasze przeszłe życie, że o, popatrz, tutaj błąd popełniłeś, o, niefajnie zrobiłeś, o, tutaj popatrz, ile krzywdy narobiłeś, cierpienia, nie? O, to musisz, i poczucie winy, nie, w duszy. I tutaj nie wiem, czy samo to poczucie winy wywołuje tą kasację pamięci i takie jakby skurczenie się tej duszy i przyjęcie tych umów wszystkich niekorzystnych, godzenie się na kolejne życia, z których to jest wybór później, jak w tej kablówce, że żadnego fajnego nie ma, tylko wszystkie są niefajne. No, wielu ludzi się wyzwala, niektórzy też prawdopodobnie przechodzą w jakimś innym systemie tutaj, no tą, do tego, na tą planetę naszą, może bezpośrednio od źródła, kto wie. W każdym razie zawieramy najprawdopodobniej takie umowy, jak no, tam na to niewolnictwo, umowy na godzenie się, bo jest taka zasada uniwersalna, jedna z zasad uniwersalnych, że to, co ciemni nam zrobią, muszą najpierw nas o tym poinformować, źródło ich do tego obliguje. Ale z jakiegoś powodu jest tak, że nie musimy się na to godzić na poziomie świadomym, tylko na poziomie podświadomym się godzimy, tak? I to jest, myślę, jedna z tych umów. I oni ciągle zagęszczają te prawa, lawirują między nimi, ale teraz jakby albo zaczęli je już łamać, albo jeżeli łamać, to dobrze, to będzie jakaś interwencja, tak? Ale no, prawdopodobnie ciągle je po prostu jak najbardziej naginają. Za naszą zgodą podpisują kolejne umowy. No, mam też taką przyjaciółkę, która została wyrwana z ciała i to za pomocą przyjaciela, który zmarł niedawno, został zmanipulowany tam u góry, żeby to zrobić, bo też czuła ona tę obcą energię. I została namawiana do tego, żeby skasować umowę i podpisać nową. Nie? Także to jest też znak na to, że te umowy jakby przestają działać, że oni potrzebują nowych umów z nami, bo tracą tutaj możliwości manipulacji, tak jakby. W każdym razie podpisujemy różne umowy i należałoby je skasować, też apeluję do Was. I tutaj może przeszkadzać wiara, o, to musi być trudne, no ale to jest łatwe. Wystarczy mieć świadomość tego, że najprawdopodobniej takie umowy się podpisało. Następnie aktem stanowczej woli zdecydować je skasować. Można to robić jakąś wizualizacją, wyobrażać sobie jakieś zwoje, które wkładamy do portalu idącego do czarnej dziury, albo na fizycznej kartce napisać moje niekorzystne umowy, spalić je i spuścić w toalecie. Wypadałoby uszanować przodków, bo wręcz wyobrazić sobie taki łańcuch przodków naszych wszystkich stojących aż do Adama i Ewy, bo to jest potęga. Abstrahując już od tego, że niektórzy przodkowie przychodzą do nas o po wybaczenie, nie? Tam z góry, no, to już inna sytuacja, ale to też trzeba jak najbardziej do korzeni się dobić i wyekstrahować to, co z nich może wypłynąć. No i co tu dalej? Jak się bronić? Ciągle coś nowego robić, przekraczać strefy komfortu z pasją. Taki kawałek fajnie pokazuje Karolina Czarnecka, chwytaj ten stan też. Czystość duchowa, no, świadomość tego, że większość tego naszego poczucia winy za nasze te grzeszki, większe czy mniejsze, że zostaliśmy do tego w pewien sposób zmuszeni. I zrozumieć to, że jesteśmy faktycznie na boskim poziomie pierwotnym niewinni, tylko zostaliśmy tutaj w pewien sposób zepsuci. Wybaczanie sobie i innym wyrządzonych krzywd to jest arcyważny temat, bo jeżeli do czegoś dojdzie, to tam u góry możemy się... Na pewno znajdziemy się w gabinecie luster, tak, gdzie nam zostanie ukazane wszystko, co zrobiliśmy innym sobie. I niektórzy się tam zawieszają, w tym na przykład nie mogą przetrawić tego, jakie cierpienie wyrządzili innym. I to może być zwykły klaps sprzedany dziecku tam w wieku 2 lat i przez to straumatyzowanie go i matka może po prostu nie przetrawić tego uczucia, może się w tym zawiesić. Także no tutaj też ceremonie są z różnymi roślinami introspekcyjnymi. To nie będę namawiał, bo w Polsce to jest nielegalne. Każdy zrobi, co chce. Jednoczenie się z bratnimi duszami, pokrewnymi, tutaj niektórzy mówią bliźniacze płomienie, to jest arcyważne, szczególnie w tych czasach, już nie tylko na poziomie duchowym, no ale myślę, że też fizycznym, żeby po prostu odnajdywać się, bo to jest właśnie też problem, że zostaliśmy tak podzieleni i często żyjemy w rodzinach, które są nam tak niebliskie, że wręcz ekspedientka w sklepie może nam być bliższa, tak po 5-minutowej rozmowie się okazuje, no ale i tych ludzi też trzeba jak najbardziej szanować, nasze rodziny biologiczne. Być jak ptak, żeby nie dać się usystematyzować. No, ptaki latają, sztuczna inteligencja tego nie przewidzi nigdy, jak gdzie ptak poleci, one zawsze są spontaniczne, także też bądźmy jak te ptaki. Jeżeli chodzi o takie fizyczne sposoby, no to
Zawsze mamy, prawda, impuls elektromagnetyczny, który technologię niszczy. No tutaj słonko też potrafi czasami sobie beknąć, no i niekiedy powinno, ale tutaj raz, że mamy reaktory jądrowe, druga sprawa, że obrazy z Soho, jak podlatuje jakaś wielka kula, kula i zsie energię ze Słońca, nie widziałeś. No, albo także... blisko Słońca dosłownie, jakby wpadłem, co jest szokujące w ogóle nagranie, pamiętam to. No ale jeżeli ktoś, komuś przeszkadza 5G, no to czemu nie miałby pogadać ze znajomym elektronikiem? Jest taki film, dwóch ruskich chłopaków mądrych zrobiło sobie z rezonatora kuchenki mikrofalowej przenośne działo mikrofalowe i tam wyłączali skuter zdalnie, czy tam wysadzali wzmacniacz przez ścianę, no co za problem to zrobić i po prostu unieszkodliwić taką nielegalnie stojącą tak, antenę. Tak, przy okazji właśnie takie sobie majsterkowanie pokazujące, jak można na odległość spowodować zarówno urządzenia, tak samo w związku z tym w człowieku, w jego mózgu zmiany. I to niedowierzanie, że istnieje aparatura do mind control polegająca na tym, że się na odległość ludziom po prostu indukuje myśli, ale też i uczucia, i też stan poczucia, samopoczucia, reakcje w organizmie, no ludzie, no kurka wodna, no to jest tak, przepraszam, w sensie pewnej konstrukcji szkieletu jest tak prosta jak budowa cepa w świetle tej wiedzy, którą mamy, że to po prostu jest, to może działać, to doniesienia ludzi o tym, że wchodzą im do głowy, to nie są chorzy ludzie, po prostu oni są ofiarami technologii właśnie, którą użyto po prostu, by nas zniewolić. To są, ja często mówię, to są najbardziej demoniczne rzeczy, jaką robi ta klasa ludzi związanych z technologią, władzą, gdzie wchodzą ludzie do głowy. No przecież to demony wchodzą ludzie do głowy. Wy staliście się de facto współczesnymi demonami. No musicie zrozumieć swój status, który się sami sobie zresztą zafundowali, sami się sobie tego status sobie go przyjęli. Po prostu sobie zdajecie sprawę, co to znaczy być demonem, prawdzie w białym kitlu i z jakimś oprogramowaniem komputerowym, z wiedzą na temat częstotliwości naszych organów, mózgu, myśli, tych wszystkich wzorców myślowych. No przecież ludzie, czy wy jesteście w ogóle ludźmi jeszcze? No właśnie, no. No niestety w niektórych już człowieka jest mało, jeżeli już nie w ogóle, nie. No tylko z tymi mikrofalami uważać, bo to też nie, to nie radzę tych zabaw, bo sobie można krzywdę zrobić, to no trzeba być fachowcem, dlatego pokazuje, że no majsterkowicze mogą takie numer, wiecie, co dopiero sztaby ludzi, pieniądze no, nieograniczone, wiesz, i możliwości, w służbie wszystkie, tajne i nietajne, bo wiesz, powciągali uczelnie techniczne, różne wydziały, zakłady do projektów tajnych, oni zresztą robią czasami jakiś mały element, nawet nie wiedzą, na czym pracują, w konsekwencji do czego ma służyć, wiesz, to wszystko wciągnęli, granty, wolna nauka przestaje istnieć dziś. Nie ma czegoś takiego jak wolna nauka. Ona już jest na peryferiach po prostu uczelni. Wszystko jest po prostu na zlecy, na grantach oparte. Należałoby to nazwać. A granty daje kto? Rząd i firmy i korporacje. Zwykli obywatele też mają interes, żeby na przykład leczyć się kudzą. Mieliśmy tutaj audycję wcześniej z panią Jadzią. No to kto to popiera? Tanie, proste, skuteczne, pochodzące z przyrody. Nie, no tego nie może nie być promowane. To nie może być promowane. Przepraszam, to no jest bardzo ważny temat, jak najbardziej też. Ciało. Ja rozumiem, że niektórzy już są tak uduchowieni i tak dużo dla świata zrobili, że dla nich to już tylko fotel, cygaro, Jägermeister, telewizor, a tam wokół nich fruwają aniołki naprawiające ich DNA i zasilające ich energią witalną, jednakże nikt o nasze ciała za nas nie zadba. I tam oczywiście można jeździć na różne terapie i tak dalej. Jednak to w tych czasach jest arcyważne, żeby o swoje ciało dbać i no po pierwsze detoks od metali ciężkich, bo mikrofale też na to działają, tak? I można nie wyzwolić się, będąc przepełnionymi tymi metalami ciężkimi. Metale ciężkie to sobie włóżcie do butów, jak przez detoks przejdziecie, żebyście nie otrwnęli. No, no i odziemianie się, chodzenie boso. Dzisiaj zrobiłem po raz pierwszy. Wyszedłem na jedną z gór masywów ślęży boso. O, prawie, o, prawie na szczyt, resztę już nieważne. O to chodzi. Ej, od razu się inaczej czuję, wiesz. Przyroda musi być w przyrodzie, bo jak przyrody nie ma w przyrodzie, to ród przymiera. No i to teraz obserwujemy. Także uziemianie jest kosmicznie ważne w stanie boso, bo też te wolne rodniki wszystkie mogą spłynąć, prawda, które uszkadzają DNA, no, odbijając się od tego. Dalej odgrzybianie, odpasożytowienie, ustabilizowanie pH ciała, także jakieś posty czasami też są dobre. Skubanie traw, DMT jest w tym zawarte, ta molekuła duszy, to łączy też z matrycą życia organicznego, z naszą pramatką i ojcem też. Także jak najbardziej chwasty, jeszcze raz chwasty, mniszek lekarski, pokrzywa, krwawnik, no tego jest dużo, to jeszcze jest, jeszcze nam tego nie zabrali, należy z tego korzystać, nie? Nie to syntetyczne jedzenie, bo już tam, już nie mówię o co jest, to tam jest dodawane, ale to bardzo źle działa na ciało.
Także medycyna chińska, ajurweda, te sprawy, jakieś tam glutaminiane, benzoesany, no, fluor już w wodzie mineralnej jest dodawany coraz więcej. To też nie fajnie działa i na ciało, i na szyszynkę, na stan ducha. Z koncernu PepsiCo to już absolutnie nic tam dobrego nie ma, żadnego napoju. Piwo, no, piwo koncernowe, to tam taki dodatek jest, że no, pół łyżeczki tego i trup na miejscu, a tam jest tego mało. I to ja też sobie tłumaczyłem jakiś czas, że a tam piwo po pracy to nic takiego, nie, ale jednak dopiero zacząłem żyć od kiedy nie piję w ogóle alkoholu, nie? Także to polecam. Różnica jest kolosalna. Jeżeli już, to ewentualnie miód pitny albo coś w tym stylu, robione całkowicie naturalnie przez takich prawdziwych, wiesz, koneserów, robienia tylko w oparciu o to, co daje natura, żadnych konserwantów, żadnych przyspieszaczy, żadnego sztucznego, to wtedy sobie wieczorkiem ku, jak to się mówi, zdrowiu, bo tam najczęściej naszpikowanie to jest jakimiś ekstraktami roślin, które daje nam przyroda, to wtedy, jak ktoś myśli o alkoholu, że trzeba, to sobie można coś takiego pozwolić, ale tak normalnie z przemysłowej produkcji, masz rację. Nic. Albo wino sobie w domu zrobić. Albo wino domowe, ale całkowicie robione bez tych, wiesz, naturalna fermentacja. Bisfenol w plastiku, no to już można poczytać sobie tam w internecie. Ćwiczenia, ale nie takie na siłowni, gdzie tam latają w powietrzu haptenne hormony, sprody, klimatyzowane sztuczne powietrze martwe, także na wolnym powietrzu jakieś rozciąganie. Jeśli bieganie, to nie przy ulicy, gdzie są tony mikroniewidzialnych cząsteczek gumy, no nie bądźmy filtrami gumy powietrza. Gumy i pozostałości po rurach wydechowych. No, oczywiście. To. Bardzo ważne jest dbanie o kręgosłup. Tutaj polecam taki film rosyjskiego lekarza pod tytułem Jakie ćwiczenia wykonywać, aby ustrzec się operacji kręgosłupa. To też jest fajne i proste. Też no, jagody teraz ominąć, stoisko z jagodami nie można absolutnie. A jeżeli ktoś chce tak naprawdę zdrowo się poodżywiać, to polecam zgłębić temat 7 spasów słowiańskich. 7 spasów. Wiedzy o programowaniu roślin do tego, żeby leczyły z nas chorób, to też w serii Anastazja jest. Jedzenie mięsa, no jeżeli ktoś już musi to mięso jeść, no wieczyzny, niech sobie je, no ale tam jest też tak dużo, już nie mówię o tych hormonach. Nie, no takie mięso z przemysłowej hodowli to jest zasada, to musiałbyś mieć, też, jeżeli już musisz jeść z jakiejś hodowli, gdzie jest absolutnie, wiesz, ekoharmienie, to już musisz, no. Lepiej to byłoby odejść od tego. Tam jest też zawarte to cierpienie tego zwierzęcia, które całe życie patrzy się to cierpienie. No także jak jecie te mięso, no to chociaż niech ta świnka, niech dusza tego zwierzęcia w was znajdzie zrozumienie, dlaczego żyła, chociaż przeproście się z nią, uszanujcie jej życie. Jeżeli chodzi o wodę, no to tutaj polecam pracę doktora Masaru Emoto. Ja też jestem wykończeniowcem, instalatorem. Nieraz instalowałem rury w łazience i ta rura biegnie z wodą zasilającą, biegnie koło rury z wodą, z odchodami, prawda? I one się darzą wzajemnie energetyką. Także tutaj wiedza o strukturyzowaniu wody jest bardzo fajna. Tego też jest w internecie dużo. Jakiś miód, pyłek teraz jak najbardziej. Kosmetyki absolutnie niesyntetyczne, oparte na benzynie, bo to też usyntetycznia człowieka. Ubrania, jeśli chodzi o ubrania, no to bawełna to nie jest dobre do ubierania. I już nie mówiąc o tym, że zasilamy ten przemysł niewolniczy, którzy to wydobywają, no to energetyka tego ubrania nie jest fajna. Tutaj nie będę reklamował takiego innego nakrzego Macieja, który lechickie ubrania bardzo świetne robi z naturalnych materiałów. Jakbym miał więcej pieniędzy, to bym tylko u niego się ubierał, ale w każdym razie to jest super. Naturalne jak najbardziej. Witamina jest ważna, B17, na przykład dla tych, którzy palą, amigdalina, nie, D3, bo to też powoduje stany depresyjne, jeśli niedobory są. Witamina C, tutaj kwas L-askorbinowy, ja to łyżeczkę sobie nieraz mieszam z cukrem brązowym, wypiję, to jest bardzo rewelacyjnie działa. Jeżeli chodzi o powietrze, no to wiadomo, smog elektromagnetyczny musi być wyeliminowany z domu. Wiadomo, tam za ścianą człowiek może mieć sąsiad router jakiś włączony, no ale to można zaprosić kogoś z miernikiem, żeby wiedzieć, gdzie najlepiej łóżko postawić. Można sobie też zekranować jak najbardziej. Jonizacja powietrza też jest super, żeby było bogate w te ujemne jony. Żywicą okadzić mieszkanie. Ja na przykład mam taką łyżkę, wygiąłem sobie, przylutowałem do podstawki, tam podgrzewacz jest, żywica kipi sobie w nim. Cudowny aromat w domu, wiesz, odświeża płuca i tak dalej. Co to za problem sobie w lesie żywicy nazbierać? 5 minut zbierania, no i mamy na tydzień. Szałwia biała, palo santo, świece, to już bardziej z wosku pszczelego. Niektórzy koledzy moi budują sobie już ziemianki w lasach na te ciężkie czasy, na te wersje, w którą może to pójść, no też jak najbardziej. Czemu nie? Tylko nie zapętlajmy się na tej właśnie negatywnych wizjach. Kreujmy fajnie, a traktujmy to jako plan B. Jak najbardziej zapasy dobrze jest zakopać, bo może być różnie.
jeżeli ktoś chce uskuteczniać jakieś zdolności swoje przyrodzone, ale zapomniane, typu różne tam telekinetyczne, to niech najbardziej już się zacznie w to bawić. Może jest czas, tutaj miarą jest czystość intencji, jak ktoś chce. No przede wszystkim myślę telepatycznym, jakby doszło do jakiegoś, nie najwyżej, tutaj zamknięcia komunikacji w oparciu o wiadomo co, też tam przyniesie też uwolnienie ludzkości od tej całej elektromagnetycznej klatki, gdyby się okazało, że to siądzie. To oprócz tego zamie się życie na planecie, bo tutaj bez elektryczności nie ma nic. Ta cywilizacja wiadomo jak funkcjonuje, ale też może by ustały te wszystkie oddziaływania właśnie smogu elektromagnetycznych, całego mind control, no ale trzeba wtedy się porozumiewać. Kto wie, może właśnie telepatia się odrodzi. No ja myślę, że najfajniejszym takim językiem jest mowa uczuć, także też fajnie jest, no, mieć odblokowane to serce i się to porozumiewać. Aczkolwiek no, telepatia, no nie patrzyłem na to z tej strony, ale może faktycznie jest to jakiś sposób komunikacji. Nie, no myślę, że to ja nie wykluczam w tej telepatii, wiesz, przekazywania wibracji, czyli serce tutaj akurat może odgrywać bardzo istotną rolę. No tak. No, jeśli się modlimy, no to nie jakieś tam Ojcze nasz, który jest w niebie, no bo są nad nami takie zasłony, które jak się rekonfigurują, no to ludzie to słyszą jako jakieś dziwne trąby z nieba, jakieś dźwięki, nie? No i taka modlitwa zwykła, taka brzydko mówiąc, popierdywanie myszki, no to się nie przebije, no. No wiesz co, to ja ci powiem tak, znaczy ja troszkę takie inne zdanie, bo uważam, że widzisz, tak jak pamiętam Monroe, czy tak w ogóle czytałem życie po śmierci i po tych światach tamtych, to wiesz, ludzie trafiają tam z przekonaniami religijnymi, porobili sobie kościoły takie czy inne, wiesz, te modlitwy, które są, one są też tam odbierane przez tych, którzy tutaj też nabyli tych umiejętności czy przekonań religijnych, wiesz, i jak ktoś się skutecznie modli tam, powiedzmy, wysyła to do tego całego obszaru wirtualnego, gdzie są ci, którzy też żyli jakby w tych modlitwach, ja szczerze, z intencją modlili się o dobre rzeczy. Ja bym tutaj właściwie widział, że tam jest to jakby energia. Ona jest wprawdzie ponazywana, pooznakowywana, ale ludzie od nas, którzy jakby nie czują tych modli, o których mówisz, oni niech wysyłają po prostu do tych, można powiedzieć, znaczy międzywymiarowych, czy tych innowymiarowych rezydentur, wiesz, gdzie już wtedy inne słowa, wiesz, inny język, inna semantyka działa i tam też ta intencja się gromadzi, tylko jest, no, pod różnymi nazwami funkcjonuje, tak bym tak specjalnie nie odżegnywał się, te stare babcie, które się modlą, wiesz, tak po staremu, te osoby z kręgów Radia Maryja, czy telewizji Trwamu, nie, wykonują dużo dobrej roboty, wiesz, przez te swoje różne modlitwy i tak dalej. Ja nie mówię, że ich obraz świata jest adekwatny tego, co jest, że nie dadzą się wodzić za noc w tylu różnych sprawach. Teraz widzimy, już rozmawiałeś tutaj też z panią Jadzią, bo ona taka jest osobą katoliczką praktykującą, że no też patrzy na ten swój kościół i mówi, no tam nie ma z kim rozmawiać, tam po prostu najważniejsze problemy, jeśli chodzi o tą całą, wiesz, pseudopandemię czy plandemię, no to oni też dali się w to wszystko wciągnąć. Nawet tam w Radiu Maryja czy w telewizji Trwam się wydawało, że tam są tacy trochę inaczej, prawda, rozumiejący, to oni też już klepią tak samo jak rząd. Dostają pieniądze, zresztą dotacje, więc będą klepać jak rząd. Więc też tam już ciężko jest znaleźć w ogóle sojuszników dla naszej wspólnej wielkiej sprawy, wiesz. Natomiast no ciągle są tam jacyś ludzie, którzy, wiesz, szczerze wierzą w Boga, tak ich nauczyli, więc niech to tam płynie, bo to trudno, żeby komuś zamienić nagle, wiesz, kody religijne z jednych na drugie, no to już jest niewykonalne, więc jak jest tam intencja dobra, uważam, jest to modlitwa po staremu, ale intencja jest taka, że chcą się z tą siłą żywotną, wiesz, skomunikować i modlą się o pokój, wiesz, o jakąś harmonię, są przeciwko tym negatywnym siłom, bo tam jest ta definicja tego całego antychrysta czy bestii, no to dobrze, tam jest duży potencjał, ale to zostawmy ich w spokoju, sami starajmy się budować u nas te kody, wiesz, pozytywne. Tylko czy te modlitwy właśnie tych osób mających niewłaściwy obraz Stwórcy trafiają do na przykład Jahwe, który jest tak jakby tym domowym. Mi się wydaje, że większość tych ludzi na szczęście modli się do Jezusa i ten Jahwe jakby ich nie chwyta i tutaj jakby to jest dobry depozyt, wiesz. Oby to, tak było. Myślę, że większość tych ludzi, wiesz, oni intuicyjnie tego Jahwe nie są w stanie czuć, bo to jest obce po prostu. Obce temu, co przyniósł Jezus. Ale to tak na marginesie, proszę bardzo, jakie tam masz jeszcze, powiedzmy, jakieś uwagi czy porady w ramach tego swojego tutaj wystąpienia? Też myślę, że modlitwa powinna być taka nacechowana tymi uczuciami, emocjami i tymi naszymi, tak, tego czego pragniemy. Nie? I też zastarzałe uczucia, myśli, wyobrażenia muszą być razem w sercu. No jeżeli ktoś ma jakieś naprawdę wielkie już problemy z wyzwoleniem, no to są tacy ludzie jak Lucio Carsi w Polsce, Milena Karpińska, bardzo rewelacyjną robotę przeprowadzają. No Lucio Carsi to w te pogłady głębokiej iluzji wchodzi jak taran rakietowy i tam bierze i przepytuje tych ciemnych, później odsyła ich tam, gdzie trzeba. Na przewodników, wiadomo, trzeba uważać.
weryfikować, jak można tych przewodników, na przykład jeżeli oni ciągle nam dają jakieś przekazy, to powiedzmy, no to ja chcę odpocząć teraz sobie tydzień, nie? Jeżeli on będzie natarczywy, będzie mówił, słuchaj, od ciebie świat zależy, ty musisz, teraz musisz, bo oni też energię na za to tak. punkty mają, nie? No to już mamy... Sygnał. Tak, że jest niefajnie. Jest no, oni zawsze muszą uszanować naszą wolną wolę, tak jeżeli są pozytywni, nie? Fajnie. No niektórzy to też jeżdżą dużo po warsztatach i to, że niektórzy już uzależnieni już są od tego, zamiast pracować nad sobą, to przyjeżdżają do domu i szukają kolejnych warsztatów, nie, gdzie to pojechać na jakieś kursy. Nie. Guru to już w ogóle, ile się napatrzyłem na nich, jak energię zabierają i tak dalej, no, ale w ogóle te oszołomy, co kupują sobie po kilkadziesiąt Rolls Royce'ów, sobie zdjęcia robią na ich tle i ludziom tłumaczą, że to fajne, że to ten i to. Oczywiście oni prawdę mówią, bo im więcej, im większe kłamstwo, tym tej prawdy więcej musi być, nie? Jakieś tam te króle, same jaja, samozwańcze, zdysy, czy w ogóle inne popki, ale to już nie będę... Jak wchodzę nieraz na stronę, a tam cennik, rytuał taki, taki, tu rytuał kasowania wpisu telegonicznego 500 zł, ja się zgapię za głowę, no kurde, przecież nad tym jeden kapłan pracował całe życie, żeby wymyślić rytuał kasujący wpis telegoniczny, żeby uratować te Słowianki zgwałcone w czasie wojen, tak, a tu za 500 zł i tam, oczywiście to działa trochę, ale na podstawie jakiego efektu? Nie, no to placebo, prawda? Też człowiek to wszystko nadużywanie, wiesz, to branie cudzej własności, zarabianie na tym, wiesz. No, nie może mieć pieniędzy. Ja rozumiem, że tam trzeba coś jakoś żyć, ale już bez przesady te duże stawki, wiesz, za... Słyszałem też o takim, przesłużyliśmy się do takich kursów, a zdjęliśmy tę audycję, 3000 zł za dwudniową sesję kontaktu z Bogiem, wiesz, siedzisz i próbujesz znaleźć kontakt z tym Bogiem i 3000 musisz zapłacić, wiesz, za to. To spada ogólnych takich myśli, wiesz, ogólnie słusznych, wiesz, podanych. No, no łapiemy się na tam, bo dlatego, że ludzie są dobrzy, wiesz, ludzie są tacy, no dobrzy są dobrzy, jesteśmy tacy skłonni do zaufania. Przecież my też przychodzimy do każdego, podchodzimy z takim dużym dozą zaufania i w sumie na tym się może nie przyjeżdżamy, no ale zawsze zdarzy się. No mieliśmy tylko takie sytuacje, które spowodowały potem, że musieliśmy się wycofać z tego po prostu, na przykład no, jednak usunąć dany program. No bo zbyt duży dysonans jest między tym, co tu się mówi, a tym, co się ma z tyłu po prostu i co tam wychodzi na wierzch. To. Co już wiemy, że wychodzi na wierzch i ciężko to zaakceptować. No jest ten New Age też. No też spotykałem dużo takich pięknych, dusz wolnych, ale tak naiwnych i no, niestety. No jeszcze może na koniec chciałbym przeczytać coś takiego, zdanie bardzo dosadnego. Też... Nie ma przekleństwa, możesz. Absolutnie. Pochodzi z czwartej księgi, właśnie zwołujące Cedry Rosji. Mm-hmm. To jest, może niektórzy odbiorą obraz Burczy, jest to modlitwa Boga do człowieka. Mm-hmm. Postaram się dać radę to przeczytać. Synu mój, mój drogi synu, jak długo czekam, nieustannie czekam. Mijają lata, mijają wieki, nadal czekam. Wszystko tobie oddałem, cała ziemia jest twoja. Jesteś wolny we wszystkim, sam swą wybierasz drogę. Tylko proszę, synu mój, mój synu drogi, abyś był szczęśliwy, tylko o to błagam. Nie widzisz mnie ani nie słyszysz, w twoim umyśle zwątpienie i smutek. Odchodzisz, lecz dokąd, dążysz, lecz ku czemu i klękasz przed kimś. Wyciągam ręce do ciebie, synu mój, mój synu drogi, proszę cię, bądź szczęśliwy. I znowu odchodzisz, a droga donikąd, idąc tą drogą, ziemia wybuchnie. Masz wolną wolę, a świat wybucha, niszcząc twój los. Masz wolną wolę, lecz ja przetrwam. Z ostatniej trawy ciebie odrodzę i znów świat zajaśnieje dookoła. Tylko bądź szczęśliwy, taka jest prośba moja. W obliczach świętych jest smutek srogi. Straszą cię piekłem i sądem. Sędziów wyślemy, mówią do ciebie. A ja modlę się tylko o moment jeden, kiedy będziemy znów razem. Wierzę, że wrócisz. Wiem, że ty przyjdziesz. Znów cię obejmę. Ja nie ojczym, nie ojczym. Jam twój ojciec i ty syn mój rodzony. Mój synu drogi, będziemy ze sobą szczęśliwi. To są... Piękne wezwanie do człowieka, żeby po prostu się obudził. Tak, Marku, bardzo ciekawe są to twoje przemyślenia, refleksje. Myślę, że wielu z was tutaj towarzyszyło nam i będzie też nawiązywało do tych wszystkich sformułowań tez. Ty masz jakiś blog, czy jakieś miejsce, gdzie cię szukać kontaktu z tobą, o taki przywilej u nas?
Znaczy, no, na Facebooku można mnie znaleźć, No. Marek Piechota, Kędzierzyn-Koźle, że też planuję założyć taką grupę, w której będziemy rozmawiali na tematy, jak trafić do też śpiących, no bo ciemni mają swoje sposoby omijania wolnej woli człowieka. No, my tutaj planujemy zastosować pewnego rodzaju inżynierię wsteczną i też tak trafiać do człowieka, żeby przebrnąć przez te momenty, gdy on myśli, że nie chce, on przecież chce być wolny, tak? Więc też musimy to obejść, trafiając do tych ludzi, odwracając te mechanizmy ciemnych sił, także będziemy o tym dyskutować. Pisać do mnie można na piechota.marek@wp.pl, także bez małpy. No, ale no, tyle. Super. Bardzo dziękujemy. Również, ja również naszym widzom za uwagę. Dziękuję. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.